Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję, że przyszliście tak licznie, chociaż to jest środek dnia, bardzo jest mi miło. Eee... <laughs> Myślę, że będę mówił 45 minut, może godzinę, później mam nadzieję, że będzie czas na dyskusję. Oczywiście, jeżeli w trakcie mojego wykładu ktoś z Was poczuje, że jest coś bardzo ważnego, na co trzeba zareagować natychmiast, ma pytanie albo wątpliwość, to też taka forma bardziej dialogiczna jest jak najbardziej ok, więc zgłaszajcie to. Mam mały pokaz slajdów. Częściowo takich informacyjnych, a częściowo po prostu po to, żeby, żebyście nie musieli cały czas na mnie patrzeć, żeby był jakiś inny materiał, w, wizualny. Gdy w zeszłym roku otrzymałem zaproszenie i zacząłem się zastanawiać, jak zrobić prezentację, o czym konkretnie mówić, to pomyślałem sobie, że właściwie słowem roku dla mnie zeszłego 2022 byłoby Perma, perma crisis. może pierwszy slajd poproszę. I gdy zacząłem robić prezentację, to się zorientowałem, że faktycznie Collins, wydawca słownika Collinsa, wybrał to właśnie słowo, pejma kryzys, na słowo roku 2022. Tak? Pejma kryzys, czyli permanentny kryzys, ciągły kryzys, sekwencje kryzysów, które następują jedne po drugich. Mieliśmy kryzys finansowy 2008 roku, tak zwany kryzys migracyjny 2015 roku, mówię tak zwany, bo moim zdaniem to nie był kryzys migracyjny, to był raczej kryzys etyki w bogatej północy czy też Europy kryzysy związane z zwycięstwami różnych formacji radykalnych, populistycznych w, w wyborach, pandemia, wojna w Ukrainie, teraz kryzys kosztów życia, właściwie kryzys stał się takim stałym elementem rzeczywistości, w której żyjemy, co nie powinno być zaskakujące. Kilka dekad temu amerykański socjolog Immanuel Wallerstein mówił właśnie o tym, że jesteśmy w momencie bifurkacji. Bifurkacji, czyli rozdwojenia, kiedy stary system zaczyna się walić i pojawiają się różne możliwości, różne ścieżki przyszłego rozwoju, tak? Bifurkacja, czyli właśnie rozdwojenie dróg rozwojowych. Można pójść w tę stronę, można pójść w inną i bardzo dużo rzeczy, które teraz się dzieją w tych artykułach, książkach Wallersteina z lat 90. To się pojawiało, jakby wizja, że coś takiego się stanie. Chciałbym zacząć od takiego krótkiego zarysowania tego, może bardziej szczegółowo tego horyzontu, kryzysu, żebyśmy wiedzieli przeciwko czemu myślimy, albo wobec czego myślimy, tak? Jakby, jak wygląda przyszłość, która byłaby prostą ekstrapolacją teraźniejszości, tak? Ekstrapolacja to znaczy po prostu rozwinięcie danego trendu w przyszłość bez zmiany. Co by było, gdyby dalej postępowały, rozwijały się rzeczy, rzeczy tak jak do tej, do tej pory? Poproszę następny slajd. Oczywiście pierwszy i najważniejszy z tych kryzysów to jest, wydaje mi się, kryzys ekologiczny. Dowiedzieliśmy się parę dni temu, że w latach 70. naukowcy z Exxona, tak, firmy, która zajmuje się eksploatacją głównie ropy, ogólnie firma surowcowa, to jest wykres, który właśnie pochodzi z dokumentów opracowanych przez naukowców Exxona na wewnętrzne potrzeby tej firmy w latach 70. Kolorowymi liniami zaznaczono, jak od tamtego czasu faktycznie rozwijało się stężenie CO2 w atmosferze i wzrost, wzrost temperatury. I widać, że jesteśmy na ścieżce do wzrostu o około 3 stopnie pod koniec XXI wieku. To jest wzrost naprawdę apokaliptyczny. Może się tak wydawać, tam różnica pół stopnia, jeden stopień, 2 stopnie. To się przekłada, każdy pół stopnia, każda jedna dziesiąta stopnia przekłada się na coraz większe konsekwencje klimatyczne. I widać, że jak na razie od lat 80. niewiele zrobiliśmy żeby coś tutaj zmienić. Ten problem, jest dość dobrze znany, nie będę o tym więcej mówił. Może proszę następny slajd. Niestety, to nie jest jedyny problem, jedyny kryzys środowiskowy, z którym się musimy mierzyć. Kryzys środowiskowy ma bardzo dużo aspektów i bardzo dużo zmiennych tutaj wchodzi w grę. Między innymi coś, co nazywa się szóstym wielkim wymieraniem gatunków. Widzimy, jak w, ostatnich, w ostatnim stuleciu systematycznie, jak wzrasta ryzyko wyginięcia poszczególnych gatunków, szczególnie wielkich zwierząt. Tak? Wygląda na to, że za 100 lat większość tych gatunków, które właśnie są, ich osobniki są duże, ona jest zagrożona wyginięciem, większe ssaki, nadmierna eksploatacja muszy i oceanów, zanikanie habitatu dla zwierząt i w ogóle naprawdę dramatyczny ubytek y, y, wymieranie żyjących organizmów w ciągu ostatnich 45 lat z ziemi zniknęło około 50% żyjącej materii nie 50% gatunków w sensie numerycznym tylko jeżeli weźmiemy w całości wolumen Żyjącej matei życia na świecie, to w ciągu ostatnich 45 lat 50% zniknęła, tak? Żyjemy na wielkim cmentarzysku w, w, w tym momencie. Następny problem, poprosiłbym o kolejny slajd, to jest problem erozji Ziemi. Widzimy tutaj mapa opracowana na podstawie danych Narodów Zjednoczonych, jak wygląda żyzność Ziemi, tak, degradacja, degradacja Ziemi. Te Obszary, które mają cały czas stabilną y, y, glebę y, i które mogą w, w najbliższym czasie y, rodzić plony, ona jest y, y, stosunkowo niewielki, jest ten obszar i coraz y, y, mniejszy. To będzie gigantyczny y, problem, taki problem bardzo materialny, że po prostu ziemia... Przestanie produkować wystarczającą ilość żywności, żeby wyżywić wszystkich jej mieszkańców. I o tym się stosunkowo mało mówi. To jest w przeciwieństwie do CO2, który jest głównym tematem, ale również to wymienianie gatunków się pojawia. Temat żyzności Ziemi, wydajności produkcji w związku z tym rolnej, produkcji żywności jest stosunkowo słabo obecny. Słabo się niewiele się o tym mówi. Następny problem gigantyczny, który mamy. To jest demografia. Yy, niedawno Ziemia przekroczyła 8 miliardów yy, yy, ludzi. Szacuje się, że... Yy... W ciągu najbliższych dekad dojdziemy do dziewięciu, dziesięciu. Wygląda na to, że 10 będzie jakąś taką asymptotą. Prawdopodobnie więcej niż dziesięć miliardów ludzi nigdy nie będzie na, na Ziemi. Natomiast problemem jest, tak jak widzicie tutaj, nierówne rozłożenie, dramatycznie nierówne rozłożenie na Ziemi, wzrostu demograficznego i stagnacji bądź nawet regresu. Tak? Widzimy to, co jest na niebiesko, to są te obszary, gdzie populacja się kurczy. To, co jest na y, y, żółto, czy brązowo, beżowo, im y, 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 y bardziej intensywnie, Kolor, tym większy wzrost y, y, populacji. W roku 2050 sama Nigeria będzie miała 400 milionów mieszkańców. Y, to oczywiście rodzi gigantyczną y, 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 presję migracyjną. Tak? Coś, z czym się musimy cały czas mierzyć. Napływ y, y, biednych, zdesperowanych ludzi z globalnego południa na y, y, obszary globalnej y, północy, Stany Zjednoczone, Europa. Widzimy, że zatrzymanie tych ruchów wymaga coraz bardziej desperackich i radykalnych y, 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 kroków. Y, Pomijam już kwestię, mam swoje zdanie na ten temat. Uważam, że to jest etycznie bardzo wątpliwe, również ze względu na zaszłości postkolonialne. Dlatego, że niestety globalna północ, zachód, świat euroatlantycki przyczynił się w znacznej mierze do dewastacji tego, co nazywa się globalnym południem, tak? i dalej się przyczynia. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że polityka rolna Unii Europejskiej, która jest prowadzona również za nasze pieniądze, bo z naszych podatków, polityka dopłat do produkcji i eksportu, rujnuje światowy rynek żywności. Dlatego, że i to samo Stany Zjednoczone robią. Tyle dopłacamy do produkcji i eksportu, że na wolnym, tak zwanym rynku światowym właściwie nikt nie może z nami konkurować. Jeżeli ktoś w Senegalu chce kupić, nie wiem, zboże czy ryż, to kupi to raczej z Europy niż z sąsiedniego Mali. Dlatego, że po prostu na czysto rynkowym poziomie nie da się z tym konkurować. I to jest celowa polityka, która nawet zakłada niszczenie żywności, po to, żeby utrzymać jej poziom jej cen. Tak? W związku z czym to, można powiedzieć, rozwój produkcji żywności, rozwoju rolnictwa, to jest jakiś taki podstawowy poziom, podstawowy obszar, w którym te kraje biedne mogłyby się bogacić i zaspokajać swoje potrzeby i zarabiać, ale to jest niemożliwe ze względu na politykę Państw bogatych. Różnego rodzaju interwencje polityczne, to co na przykład Francja robi w Afryce, cały szereg dyktatorów, który jest utrzymywany przy wsparciu Europy. Tak? To wszystko sprawia, że w krajach biednych jest coraz więcej ludzi, sytuacja tam jest dramatyczna. Dodatkowo mamy również sprzyjający presji migracyjnej sprzyjającą globalną cyrkulację obrazów, coś, co zrobiły media społecznościowe, tak, że ktoś sobie zakłada konto na Facebooku, i jest, czy, czy na Instagramie, jest bombardowany obrazami wspaniałego, dostatniego, luksusowego życia, które są emitowane z globalnej północy, tak, w związku z czym to tworzy pragnienie migracji, tak, nawet jeżeli ktoś nie jest w sytuacji, a społeczeństwo niestety jest w sytuacji dramatycznej, w sensie ucieka przed głodem albo wojną, to po prostu jest przyciągany przez wizję lepszego, lepszego życia. Na dłuższą metę ta sytuacja jest nie do utrzymania. Nieważne, jakie zbudujemy muły, płoty, zasieki, jak będziemy tych ludzi traktować, oni uciekają od śmierci albo nędzy i raczej tego rodzaju problemy będą się nasilać niż same z siebie rozwiązywać. Tak? Kolejna sprawa, bardzo istotna, kryzys zdrowia psychicznego. Coś, o czym się mówi bardzo mało, ale niestety to jest gigantyczny problem. Proszę zobaczyć, to są dane z, ze Stanów Zjednoczonych, ale właściwie w innych miejscach jest podobnie. Świat w pewnym sensie przestał się różnić. W dekadzie w, w, w lat dziesiątych, tak, druga dekada XXI wieku, która się zakończyła niedawno, odsetek depresji w, wśród ludzi młodych podwoił się, tak, ponad się podwoił z 8 do prawie 18% procent. Sławość powiedział kiedyś, że jeżeli kapitalizm ma jakąś naturalną granicę, to jest to wajactwo nas wszystkich. W pewnym momencie wszyscy zwajujemy. I niestety widać, że konsekwencje funkcjonowania kapitalistycznej nowoczesności są właśnie, właśnie takie. Coraz więcej problemów z funkcjonowaniem we współczesnym świecie. Ja to niestety widzę wśród moich studentów i studentek, że jest coraz więcej osób, które po prostu. To jest pokolenie, które nie bardzo widzi, wasze też pokolenie, część z was widzę, tutaj są osoby młode, które nie widzi przed sobą przyszłości. tak? Takie hasło właśnie, które Znamy z historii panka, no future. I to jest, to jest coś, co, co, co jest dramatycznie dojmujące. Coś, co dla mnie, ja można powiedzieć, jakby kształtowałem się, dojastałem w, w latach 90., więc dla mnie to. Był zupełnie inny świat. Lata 90. E były szalone, ale były latami optymizmu i takiej wizji, głupiego optymizmu pod wieloma względami, dlatego że widzimy, że te, te, te problemy, które teraz mamy, one gdzieś tam mają korzenie i one już były obecne w latach 90. Ale to był zupełnie, jeżeli chodzi o nastawienie psychiczne, to były zupełnie inne y, y, czasy, takiego entuzjazmu, właśnie wizji, że wszystko będzie coraz lepiej, że będziemy coraz bogatsi i tak dalej. Teraz. Trudno jest to bardzo wszystko utrzymać. I do tego, kolejny slajd poproszę. Do tego mamy gigantyczną dysfunkcję i kryzys systemów politycznych. Tak? Możecie sobie pomyśleć, no, część z tego to są już problemy nieistniejące. Tak? Trump przegrał wybory, Farage właściwie zniknął z, ze sceny politycznej, Duterte nie jest już prezydentem, Maile też przegrała wybory. Tutaj ci dwaj panowie. Po prawej cały czas y, y, rządzą, ale y, y... To, to jest tylko chwilowa fluktuacja. Yy, pewne osoby mogą znikać ze sceny politycznej, ale prawda jest taka, że fajasz skutecznie doprowadził do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Konsekwencje tego będziemy odczuwać wszyscy, najbardziej Brytyjczycy, ale również my w jakiś sposób, przez dekady, jeżeli nie yy, dłużej. Yy, Trump nie rządzi, ale trampizm dalej yy, żyje i widzimy, w jaki ma dysfunkcjonalny wpływ na, yy, na system polityczny. Wydaje się, że w tej sytuacji, w której mamy coraz więcej, coraz drama bardziej dramatycznych wyzwań, jednocześnie systemy polityczne okazują się coraz bardziej dysfunkcjonalne i niezdolne do radzenia sobie y, 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 z nimi. Problem z populizmem, to jest trochę osobna kwestia, już nie chcę w to wchodzić. Problem z populizmem polega na tym, że bardzo często populizm jest reakcją na realnie istniejące problemy. Natomiast odpowiedź, którą proponują populistyczne formacje, tej odpowiedzi jakby trudno, jest, trudno jest ją traktować na serio. To jest zła odpowiedź na dobre pytania. Populizm ściąga naszą dyskusję. Na problemy y, y, zastępcze. W tym czasie nie dyskutujemy, nie przeznaczamy naszej energii, i czasu na rozwiązywanie realnych y, y, problemów, i widać, że te wszystkie kryzysy, o których powiedziałem, i różne inne, one od y, y, lat, od dekad się rozwijają, i nie widać, żeby y, mechanizmy polityczne naszych społeczeństw były w stanie sobie z nimi y, y, poradzić. Tak? Jakby y, w trudnych czasach. Może poproszę następny y, slajd. Świat płonie, a my możemy diagnozować te kryzysy, przyglądamy się im, ale to czego brakuje, i, i to jest jakby właściwa treść mojego wykładu to o czym chciałem z Wami przede wszystkim porozmawiać to jest jakaś wizja przyszłości. Wizja przyszłości, która byłaby przyszłością lepszą niż to, co mamy teraz. Zasadniczo i w naszej wyobraźni, takiej społecznej, w, w, w debatach medialnych, ale również coś, co widać bardzo silnie w, w popkulturze, dominuje dystopia, tak? Jeżeli sobie pomyślicie, nie wiem, na przykład kino hollywoodzkie, tak? ile dystopijnych filmów wyprodukowało, a jak niewiele jest wizji przyszłości, które byłyby nawet takie neutralne albo które byłyby optymistycznymi utopiami. I to jest właściwie rozłożone, można powiedzieć, ten brak pozytywnej, progresywnej wyobraźni jest rozłożony dość równo w całym spektrum politycznym, ale on jest najbardziej dominujący, można powiedzieć, jeśli chodzi o aktywność tych środowisk takich krytycznych, postępowych. Niektórzy nazywają to lewicą, ja nie lubię tego słowa, bo nie, nie bardzo wiadomo, co to opisuje i jakby o co w tym do, do końca chodzi, ale yy, yy, jeżeli pomyślicie o yy, bardzo długiej tradycji takiego właśnie myślenia utopijnego, krytyczno-postępowego, która była w naszym świecie i w naszej kulturze, yy, ona zupełnie yy, z, zanikła. Yy, Lewica jest dzisiaj nostalgiczna. Jeżeli popatrzycie na cele, które chcą osiągnąć partie lewicowe, to one są nostalgiczne w tym sensie, że one polegają na próbach powrotu do społeczeństwa, doby obytu, dystrybucji polityki socjalnej z lat 60. i 70., która była bardzo dobra i bardzo dużo rzeczy się dokonało pozytywnych dzięki niej, natomiast w tym momencie nie ma już warunków możliwości do tego, żeby prowadzić dokładnie taką, taką politykę. To, że Jeremy Corbyn czy Bernie Sanders, politycy, którzy bardzo dużo pozytywnego wnieśli do dyskusji, nie chodzi o to, żebym chciał ich krytykować, ale zobaczcie, to są ludzie, którzy mogliby być dziadkami, Generacji Z, czy milenialsów, tak? to, że oni się stają właśnie idolami postępowej polityki, jest samo w sobie dziwne i niepokojące. Tak? Ich idee, które dzisiaj wyglądają na radykalne, w latach 60. i 70., były po prostu socjaldemokratycznym mainstreamem. To pokazuje, jak bardzo neoliberalizm cofnął nas w myśleniu na temat tego, co jest postępem, do jakich celów warto dążyć, co jest radykalne. Tak? Rzeczy, które były kiedyś po prostu w głównym nucie dzisiaj się wydają radykalnymi postulatami. Tak? Ten zanik wyobraźni utopijnej i myślenia, wizji przyszłości jest tym dziwniejszy, że nasza, nasz świat, ten świat, w którym żyjemy, jest w dużej mierze w swoich pozytywnych aspektach spełnioną utopią. Poproszę kolejny slajd. Takie rozwiązania społeczne, polityczne, socjalne, jak nie wiem, powszechne prawo głosu, emerytury, płatne urlopy, regulowany czas pracy, powszechne prawo wyborcze to są idee, które przez wieki były radykalną utopią. Tak? W czasach, y, 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 kiedy y, y, dominowała arystokracja, monarchia, y, bezwzględne rządy własności y, y, prywatnej, byli ludzie, tacy jak na przykład Diggelsi w XVII-wiecznej y, Wielkiej Brytanii, którzy y, mieli taką utopię, bardzo radykalną utopię, i którzy do niej y, 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 dążyli. Ciekawą taką figurę, w pewnym sensie synek Dochą, poproszę na następny y, slajd. Jest mało znana postać, ale bardzo ciekawa, Edwarda Despida, funkcjonariusza brytyjskiej administracji kolonialnej, był Irlandczykiem, pracował w zachodnich Indiach, tak to się wtedy nazywało, czyli obszar Karaibów, Honduras, Belize. W 1790 roku poślubił czarną kobietę, miała na imię Katrin. To był taki... Punkt zwrotny w jego, w jego życiu. On wtedy był nadzorcą Zatoki Hondurasu, takim urzędnikiem administracji kolonialnej brytyjskiej. I on się zdecydował na taki radykalny gest zrównania w prawach wyzwolonych niewolników i, i, i różnych innych ludzi, którzy tam mieszkali. Za to został zawieszony w 1792 roku z powrotem Wielka Brytania ściągnęła go do, na swoje terytorium, uwięziono go, miał proces jakby za sprzeniewierzenie się ideałom imperium. Pod koniec XIX wieku, lata 18, 1798-1802, zaangażował się w taką radykalną rebelię i w... Plan zabicia króla Jerzego III został pojmany i poproszę następny slajd. W 1803 roku został, 1803 roku został powieszony dokładnie 21 lutego. Oglądało to 20 tysięcy ludzi. Było to największe publiczne wydarzenie od w, 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 w historii do, do tego momentu. I mówię o tym dlatego, że w uzasadnieniu tego wyroku właśnie takiego radykalnego na Desparda pojawia się jakby ciekawe sformułowanie, ponieważ on tutaj, w, 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 co on zrobił? I tu jakby cytuję, he did conspire, compass, imagine and intend The King's Death. Tak? Wyobrażał sobie pozbycie się króla. Został skazany między innymi za to, że właśnie miał radykalną wyobraźnię. Został skazany za swoją wyobraźnię, nie tylko za to, co zrobił, co zamierzał zrobić, ale za to, że w ogóle wyobrażał sobie że y, y, coś takiego y, y, na, nastąpi. Poproszę następny, y, następny slajd. On jest jedną z postaci, która opisywana jest w znakomitej książce, jeżeli kogoś z Was to zainteresowało, polecam, jedna z lepszych książek historycznych, kiedykolwiek czytałem, Peter Linebow i Marcus Rediker, y, y, The Many-Headed Hydra, Sailors, Slaves, Commoners and the Hidden History of Revolutionary Atlantic. To jest książka, która pokazuje, jak długo, jak dużo ludzi marzyło i działało na rzecz tego, żeby właśnie był świat bez króla, gdzie wszyscy będą mieli przynajmniej równe prawa, gdzie wszyscy będą mogli y, 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 głosować. I ci ludzie sobie wyobrażali taki świat i umierali za niego, walczyli za niego. Ten świat... Się w znacznej części zrealizował i my w nim żyjemy. Jesteśmy zrealizowaną utopią, ale zupełnie nie widzimy konieczności kontynuowania dalej tej myśli utopijnej. Inny obszar, poproszę następny slajd. Inny obszar, w którym doskonale widać, jak utopia stała się rzeczywistością, to jest walka o prawa kobiet. Jedna rzecz taka biła jako można powiedzieć, papierek lakmusowy pewnych procesów i wyobraźni politycznej, walka o prawo wyborcze dla, y, y, dla kobiet, która trwała y, y, wieki, dlatego że to jest ruch, który tutaj mamy. Y, y, Taki, taką grafikę, taki plakat, można powiedzieć, reklamowy z 1913 roku, ale ten pomysł właśnie powszechnego prawa głosu dla, dla kobiet, to jest gdzieś pierwsza połowa XIX wieku. Przez wiele dekad kobiety walczyły o to, żeby mieć prawo wyborcze na równi z, z mężczyznami, tak? bo nawet wtedy, kiedy zaczęła się rozwi rozwijać demokracja parlamentarna nowoczesna pod koniec XVIII wieku, kobiety bardzo długo były z niej wykluczone. Tak? Dopiero pierwsza połowa XX wieku pojawiają się reformy, które Dają kobietom prawo głosu, a nawet, co jest trudne do uwierzenia, w Szwajcarii ostatnia gmina, która przyznała kobietom prawo głosu w wyborach lokalnych, zrobiła to w 1991 roku. 30 lat temu jeszcze można powiedzieć, było miejsce na świecie i to w kraju rozwiniętym, tak, Szwajcaria, gdzie kobiety nie miały pełni praw politycznych. Również pod innymi względami, ta historia emancypacji ruchu feministycznego jest właśnie historią utopii, wiary w utopię i walki o to, żeby ją zrealizować. I, i to, to, to jest. Wszystko to, to jest można powiedzieć, pierwszy powód, dla którego wydaje mi się, że, że ten zanik wyobraźni politycznej, wyobraźni utopijnej jest bardzo dziwny właśnie w takiej perspektywie historycznej, że korzystamy z owoców, z, ze zdobyczy, które były możliwe dzięki temu, że przez pokolenia, przez wieki ludzie mieli wyobraźnię utopijną, chcieli innego świata i dążyli do niego, a sami nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić jakiejkolwiek kontynuacji. Tak jakby historia tak jak Fukuyama uważał na początku lat 90., tak jakby w naszych głowach rzeczywiście historia się zatrzymała, jakbyśmy żyli w, na, na końcu historii, kiedy już nic się nie wydarzy, nic nie można poprawić, nie można te, te, tego ruchu emancypacji i, i, i postępu, nie można go pociągnąć dalej. Drugi powód, dla którego, poproszę kolejny slajd, drugi powód, dla którego wydaje mi się, że to jest dziwne i niepokojące, ten, ten zanik wyobraźni utopijnej, jest taki, że dzisiaj dysponujemy niebywałym wręcz potencjałem technologicznym i organizacyjnym, organizacyjnym, do tego żeby prowadzić kolektywne działania. Jeżeli pomyślicie o XIX wieku i tak zwana pierwsza międzynarodówka, ruch robotniczy, dzięki któremu mamy na przykład coś takiego jak emerytury albo płatne urlopy, regulowany czas pracy, to nie są osiągnięcia, które otrzymaliśmy od kapitalizmu czy od mieszczaństwa czy od liberałów po prostu, że one się iściły. One dlatego są, że ludzie o to walczyli. Tak jak ze wszystkimi zasadniczo prawami, które mamy, one zostały wywalczone. Tak, przez lata oporu i bardzo desperackich konfrontacji. Tak. Możliwości były dalece mniejsze w tamtym czasie, a kara za nieposłuszeństwo była dalece większa. Tak. Do, regularnie do protestujących robotników po prostu strzelano, nielegalnie ich aresztowano, były procesy mniej lub bardziej sfingowane, zdarzały się kary śmierci. Opresja naprawdę była bardziej dojmująca, a możliwości były dalece mniejsze, tak, bo w czasach pierwszej y, y, międzynarodówki, tak, druga połowa XIX wieku, nie istniały tanie linie lotnicze, żadne linie lotnicze nie istniały, tak? Pociągi nie jeździły nigdzie szybciej niż 60 km na godzinę. Y, jedy, jedyny taki w miarę dostępny środek indywidualnego transportu to był osioł. Y, przemierzenie Atlantyku zajmowało kilka tygodni, a największym osiągnięciem w dziedzinie y, telekomunikacji był zainaugurowany w 1858 roku transkontynentalny telegraf, jedna jedyna linia, tak? A Międzynarodowy Ruch Robotniczy był w stanie się zorganizować właśnie międzynarodowo i systematycznie, konsekwentnie walczyć o te prawa, z których wszyscy korzystamy. Na przykład prawo również do bezpłatnej edukacji. To, że tutaj jesteśmy w instytucji publicznej, że wstęp jest darmowy na taki wykład, że studiujecie za darmo, to też są osiągnięcia właśnie tych wszystkich wszystkich walk. Więc... Sytuacja jest, powiedziałbym, dziwna i zaskakująca, jesteśmy efektem, powtarzam jeszcze raz, nasz świat to jest efekt utopii, walk utopijnych. Mamy dzisiaj o wiele większe możliwości, a kary za nieposłuszeństwo są o wiele mniejsze, ale z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie wyartykułować tej utopii. I wydaje mi się, tutaj poproszę kolejny slajd, jeżeli mielibyśmy najkrócej odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest, to moim zdaniem ta odpowiedź by brzmiała realizm kapitalistyczny. Realizm kapitalistyczny to jest pojęcie wprowadzone przez Majka Fischera, nieżyjącego już brytyjskiego artystę i teoretyka kultury. Realizm kapitalistyczny jest momentem, w którym rzeczywistość i kapitalizm staje się ze sobą tożsama, w którym kapitalizm rozwija się do takiego stopnia, że jego funkcjonowanie już jest nie tylko i wyłącznie produkcją towarów, ale jest produkcją relacji społecznych i produkcją rzeczywistości społecznej jako takiej. Coś, co zresztą było diagnozowane bardzo długo, w, od bardzo dawna w teorii krytycznej. U Marksa możecie przeczytać, Max wyraźnie jakby to mówił, że kapitalizm produkuje nie tylko i wyłącznie towar, przedmiot dla podmiotu, czyli towar dla klientki, ale produkuje również podmiot dla przedmiotu, czyli produkuje określoną formę podmiotowości, która jest pewnym, ma w określony sposób, mówiąc psychoanalitycznie, ukształtowane pragnienie yy, i która właśnie funkcjonuje jako klientka, jako... Yy, yy, Część tej rzeczywistości y, 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 kapitalistycznej. Tak? Kapitalizm jest reżimem produkcji nie tylko towarów, ale produkcji podmiotowości, a w związku z tym również produkcji relacji społecznych. Tak? Coś, co właściwie w drugiej połowie XX wieku, można powiedzieć, jest y, 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 głównym tematem y, y, krytycznej humanistyki, a tak zwanej teorii francuskiej to, w, y, powiedziałbym, w 80%. To jest właśnie produkcja podmiotowości. Tak? Y, y, od Althussera i jego interpelacji ideologicznej. Tak? Althusser, który mówi, że właśnie poprzez interpelację ideologiczną stajemy się z jednostek podmiotami. Tak wcześniej jesteśmy po prostu niezróżnicowanymi jednostkami, a interpelacja ideologiczna robi z nas podmiot, który w określony sposób funkcjonuje. Tak? Dlatego właśnie i kapitalizm realistyczny to jest ten moment, można powiedzieć, takiej udanej, Ostatecznie udanej interpelacji ideologicznej. Tak, jeżeli pomyślicie, na przykład, bardzo często mi się zdarza, nie, nie uczestniczę w żadnych mediach społecznościowych, nie mam ani profilu na Facebooku, na Instagramie, niczym, spotykam kogoś i y, y, rozmawiamy tam, żeby jakoś, nie wiem, gdzieś na jakiejś konferencji czy coś, żeby y, y, zostać jakoś w kontakcie. Ludzie nie wymieniają się już mailami, tylko bardzo często się zdarza, że ktoś do mnie mówi: To dodam cię na fejsie do moich znajomych. Tak, tak jakby nie było różnicy pomiędzy komunikacją społeczną, a używaniem Facebooka, tak, nie widzimy już tej, te, tej, różnicy, że to jest po prostu naturalne, to się stało przeźroczyste, że komunikujemy się poprzez, poprzez Face'a. Zdarzyło mi się parę razy, że na przykład y, 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 Studenci i studentki, którzy przychodzili na seminaria do mnie, na, na początku jakby musieliśmy taką pracę wykonać, że to, co znajdzie, znajdujemy w Google, to nie jest wszystko, co możemy znaleźć. Że na przykład biblioteki mają swoje katalogi, do których można pójść i poszukać książki, nawet jeżeli ona nie wychodzi w Google. Mówię to nie dlatego, że chciałbym się tutaj pastwić, wiecie, takie właśnie tak jak bumerzy mówią, upadek, młodzieży, już jakby nic nie, niczym się nie interesuje i tak dalej. To nie chodzi o, nie powinniśmy przerzucać winy na indywidualne podmioty. To jest coś charakterystycznego po prostu dla. Kapitalistycznej dla, dla realizmu kapitalistycznego i dla nowoczesności kapitalistycznej. Że środki komunikacji społecznej, a więc coś, co nas skleja razem, są generowane przez kapitalizm i są rozpoznawane jako jedyne właściwe i są środkami komunikacji pierwszego, pierwszego wyboru. Tak? W związku z czym właściwie zanika ta, ta horyzont kapitalizmu, jest horyzontem możliwości, jest horyzontem rzeczywistości. Tak? Jest takie ładne, często przywoływane zdanie, którego pierwszym autorem, o ile dobrze to zdiagnozowałem, jest Fryderyk Jameson, mianowicie łatwiej wyobrazić sobie koniec świata, niż koniec kapitalizmu. I tych wizji końca świata mamy mnóstwo. Uderzenie komety, globalna pandemia, bunt maszyn, y y jakieś problemy klimatyczne, y globalne dyktatury i, i tak dalej, wizje właśnie końca świata, końca ludzkości. Koniec kapitalizmu? Jak to będzie wyglądało? Jakby kapitalizm się wydaje, jakby nie miał mieć końca, że nigdy się nie skończy. Przecież kapitalizm jest formacją społeczno-kulturowo-gospodarczą, i tak jak wszystkie inne formacje ma swoją historię, kiedyś się zaczął i kiedyś się skończy. Jak będzie wyglądało nasze życie po, po końcu kapitalizmu? To jest coś, czego w ogóle nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I również jesteśmy aktywnie. Zniechęcani do tego, żeby sobie to wyobrażać. Tak? Wiecie, zapewne takim naczelnym hasłem neoliberalizmu, coś, co Margaret Thatcher bardzo intensywnie promowała, to była tak zwana Tina. There is no alternative. Nie ma alternatywy. Nie, nie, nie ma co tracić czasu na myślenie o tym, co mogłoby być innego, dlatego że nic innego nie może istnieć. Po prostu to jest właśnie kolejny, kolejna manifestacja tej, tego realizmu kapitalistycznego. Mhm. Jaką alternatywę dla kapitalizmu? Super pytanie, bo właśnie to jest moment, w którym chciałem przejść do, 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 do tej części, bo wydaje mi się, że jeżeli chcemy jakby jakieś takie fundamenty stworzyć tego, tego pomysłu na jakąś rzeczywistość właśnie postkapitalistyczną, to powinniśmy sobie zadać dwa pytania. Pierwsze, co jest najbardziej konieczne? Czyli jak jest, jaki jest problem albo problemy, które musimy w pierwszym rzędzie rozwiązać, po to, żeby, żebyśmy mogli liczyć na jakąś lepszą przyszłość? I drugie pytanie, co jest najbardziej obiecujące? Co najbardziej zwiększy naszą wolność, tak? Więc to są dwa pytania. Pytanie o konieczność i pytanie o wolność. Co musimy zrobić, żeby przetrwać? I co możemy zrobić, czy musimy zrobić, po to, żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy mieli jak najwięcej możliwości, tak? Więc jakby poszedłbym właśnie tym śladem tych dwóch, tych dwóch pytań. Poproszę o kolejny slajd. Wydaje mi się, że to jakby nie jest dla was zaskakujące, również w kontekście tego, co powiedziałem na, na początku. Pierwsza konieczność i coś, czym musimy sobie najbardziej poradzić, to są kwestie środowiskowe. Polecam książkę Jasona Moore'a, amerykańskiego socjologa, uczeń Emanuela Wolestina pracuje w takiej perspektywie socjologii, historycznej, Capitalism in the Web of Life, Ecology and the Accumulation of Capital. Książka, która pokazuje, jak dalece kapitalizm zdestabilizował sieć życia. To jest właśnie fajne, że on się nie koncentruje tylko i wyłącznie na kwestiach CO2 i y, 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 o, ocieplenia klimatu, ale również pokazuje na te różne zaburzające konsekwencje funkcjonowania kapitalizmu. Również on proponuje alternatywę dla terminu, który zapewne znacie, mianowicie antropocen. Tak? Antropocen, czyli taka idea, właściwie nie idea, a tylko jakby fakt. Y, y, aktywność człowieka y, ma konsekwencje materialne, które w przyszłości będzie można odczytać z tego, co się dzieje na naszej planecie. Także odłożą się warstwy geologiczne, które w przyszłości będzie można y, 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 odkopać i zobaczyć, jak nasza aktywność jako gatunku wpłynęła na sytuację, y, y, materialnie wpłynęła na sytuację y, y, Ziemi, planety, środowiska itd. Jason Moore uważa, że to pojęcie antyopocen jest nietrafne, dlatego że ono nie, nie pokazuje... Kto tak naprawdę jest agentem odpowiadającym za te y, y, zmiany? Bo antropos, tak w, w słowie antropocent, sugeruje, że to jest po prostu ludzkość. Tymczasem jest tak, że naj, najbiedniejszy miliard ludzi mógłby w tym momencie zniknąć z planety i nie zmieniłoby to w żaden sposób kwestii środowiskowych. Ci ludzie są tak biedni i emitują tak mało, ich ślad ekologiczny jest tak niewielki, że to, czy oni. Istnieją czy nie, nie ma żadnych konsekwencji dla tych wszystkich procesów, o których mówiłem zaburzania środowiska. tak? W związku z czym, jeżeli mówimy, że agentką jest ludzkość kolektywnie, no to to trochę nie ma sensu, bo przecież ci ludzie należą do ludzkości, to też są ludzie, a okazuje się, że ich aktywność nie wpływa w żaden sposób na te procesy to nie oni są za to odpowiedzialni. Tak? Mój proponuje alternatywne, alternatywne pojęcie kapitałocenu dlatego, że jego zdaniem proces czynnik, który jest odpowiedzialny za te zmiany środowiskowe, klimatyczne. To nie jest po prostu aktywność ludzkości jako całości, tylko to jest proces akumulacji kapitału. I to są procesy, zjawiska związane z rozwojem kapitalizmu. Więc właściwie tym agentem odpowiedzialnym za zmiany środowiska jest kapitał, a nie ludzkość. Dlatego pojęcie kapitałocenu jest po prostu trafniejsze empirycznie, lepiej opisuje to, co się, to, co się dzieje. Największym problemem, w, o, w, można powiedzieć, największym pojedynczym problemem, poproszę kolejny, kolejny slajd, w tym, 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 tym kapitał ocenie, jest toksyczna ideologia nieograniczonego wzrostu. Stąd wydaje mi się jednym z taki, jedną z takich pozytywnych wizji, alternatyw właśnie przekształcenia, co zrobić, żeby uniknąć tych wszystkich straszliwych konsekwencji, jest coś, co nazywa się degrowth po angielsku. Po polsku najczęściej się to tłumaczy jako post -wzrost, chociaż tak Literalnie to powinien być odwzrost, niewzrost, antywzrost. Nie wiem, nie, nie, nie mamy, język polski nie pozwala nam stworzyć neologizmu tak zgrabnie, który by to oddawał. Ale właśnie przygotowując się do tego spotkania dzisiejszego tutaj, pomyślałem sobie, że właściwie to polskie tłumaczenie, postwzrost, ono wcale nie jest takie, takie złe. Dlatego, że to, to, co przede wszystkim chodzi, to jest o to, żeby przekroczyć paradygmat nieograniczonego wzrostu i żebyśmy sobie postawili inne cele niż wzrost rozumiany jako wzrost y, y, PKB, tak? I tutaj widzicie na, tej, y, 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 na, na tym slajdzie takie, są w, w zgrabny sposób przedstawione takie naj, najważniejsze elementy tego, tego świata degrowth'u, o co chodzi, tak? To nie jest pojęcie nowe, ono właściwie można powiedzieć jest w obiegu od lat 70., tak? w, w latach 70. ukazał się taki raport klubu rzymskiego Granice Wzrostu, y, który właśnie y, 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 po raz pierwszy wyartykułował taki pomysł, że... Y, Perspektywa nieograniczonego wzrostu, nieograniczonej akumulacji kapitału, jest perspektywą nierealną. Jakby nie. Znamy w naturze tylko jedną rzecz, która w niekontrolowany sposób rośnie i się rozmnaża, to jest komórka jakowa. Poza tym, w świecie wszystko ma wyznaczone pewne horyzonty wzrostu, które są sensowne i ponad które staje się zasadniczo dysfunkcjonalne. Tak? PKB w ogóle jest miernikiem, który jest istotny dla rynków finansowych. Ale yy, niewiele nie czy jakby yy, w, w ograniczony sposób mówi coś o faktycznym stanie naszego świata przeżywanego, tego o naszym, można powiedzieć, dobrostanie, tak? yy, I poproszę kolejny slajd. Tutaj mamy wyniki badań to jest ze Stanów Zjednoczonych, ale znowu świat przestaje się różnić w, w innych miejscach jest y, y, podobnie. Jakie są najważniejsze czynniki, które wpływają na nasz dobrostan? Tak? Czyli dobrostan wydaje mi się to jest dobre y, y, pojęcie, bo ono mówi nie tylko ile mamy pieniędzy, tylko jak dobrze się czujemy. Jak tak może właśnie takie fenomenologicznie właśnie Lebenswelt, czyli świat przeżywany, jak, jak się w nim odnajdujemy, tak? No i okazuje się, że połowa to są kwestie związane z relacjami społecznymi, y, z naszymi przyjaciółmi, z naszą rodziną. Y, jedna 1,4 to jest zdrowie i spośród tej 1,4, która zostaje, tylko i wyłącznie 7% to są pieniądze i sytuacja, y, sytuacja finansowa. Poproszę następny slajd. Y, I to rzeczywiście, y, tutaj mam trzy takie ilustracje, y, y, które dobrze pokazują, jak wygląda ta relacja pomiędzy bogactwem a zadowoleniem z, y, y, z, z życia. Tutaj widzimy y, 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 relację: tak, mamy w, y, o, oś pionowa, mamy. Odsetek ludzi deklarujących się jako szczęśliwi, a tutaj mamy w, w, w poziomie osi X, mamy dochód. Nie? Zobaczmy następny slajd. Tutaj mamy długość życia, więc można powiedzieć coś bardziej obiektywnego. Nie, że tam, nie, czy ktoś się czuje szczęśliwy, czy nie, tylko jaka jest przewidywana długość życia w momencie narodzin, jaka jest relacja pomiędzy bogactwem, a właśnie tą zmienną. I kolejny slajd. Jak jest udział w edukacji? To jest bardzo ważny wskaźnik socjologicznie stopień skolaryzacji, ile ludzi jak długo się kształci, i tak dalej. Znowu relacja właśnie pomiędzy tym indeksem edukacji a, a bogactwem. Zwróćcie uwagę, to wydaje mi się, że następny slajd już jest chyba o czymś innym, jeżeli dobrze. Tak, no nie, to wróćmy. Może być tam wszystko jedno, wszystkie te slajdy pokazują to samo. To jest bardzo ciekawa odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że pieniądze szczęścia nie dają. I wydaje się, że tak jest. Natomiast prawdą jest również odwrotne twierdzenie, to znaczy, bieda generuje nieszczęście. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawy wykres, i, i inne są dokładnie takie same. Mianowicie, wszystkie te państwa, społeczeństwa, które akurat tutaj mają niską partycypację w edukacji, ale może wróćmy, żebyśmy to zobaczyli też, niską, niskie, niski poziom szczęścia. I niski udział w, 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 w edukacji, czy jak długość życia, szczęście, edukacja i tak dalej. Było więcej tych slajdów, ale już jakby ich nie umieszczałem. Zasadniczo we wszystkich istotnych obszarach mamy podobnie. To znaczy skrajna bieda. Generuje nieszczęście i problemy. Natomiast począwszy od pewnego poziomu, tak gdzieś tutaj, widzicie, czyli to jest taki dochód, tam no powiedzmy około 10 tysięcy, to jest w dolarach mierzone, rocznie na, na osobę, okazuje się, że przyroz bogactwa materialnego powoduje bardzo niewielkie, tam byłaby jakaś korelacja, ale ona byłaby bardzo słaba, tak? Właściwie mamy, a tutaj począwszy od, od, od nie wiem, 15 tysięcy, mamy taki obszar zmienności, który, to wygląda, że to już jest zupełnie losowo rozłożone. Więc jaki byłby wniosek? Oczywiście warto się bogacić, warto rozwiązywać problemy materialne, ale do pewnego poziomu. Czyli przejście od skrajnej nędzy do... Stosunkowo niewielkiego bogactwa, bo zobaczcie, tutaj te, te kraje, które są już w, może zobaczmy jakiś inny wykres, może będzie więcej, jeszcze coś innego, żeby było więcej nazw tych państw. Tam jeden był taki, gdzie było więcej trochę. O, na przykład tutaj, o. Zobaczcie, że już poziom, ten na którym znajduje się Polska, część Ameryki Łacińskiej, Korea Południowa i tak dalej, to poziom tych około 10 tysięcy dolarów dochodu to jest taki poziom, ponad który. Pomnażanie materialnego bogactwa niewiele już daje, nie? Bo, bo, bo to jest jakby tutaj różnica pomiędzy byciem tu, a byciem tu, to jest bardzo duża różnica materialnie. To jest, czy możemy sobie pozwolić na, nie wiem, wakacje, czy możemy sobie kupić samochód, czy stać nas na to, żeby mieć ewentualnie większe mieszkanie, natomiast tutaj... Ten przyrost to już jest taki dylemat, czy będziemy mieć auto 15-letnie za 20 tysięcy, czy nowe za 200 tysięcy. Oczywiście, nowe auto za 200 tysięcy trochę lepiej jeździ, jest, jest bardziej niezawodne i tak dalej. Natomiast różnica. Nie jest dramatyczna. Tak? Przyrost, i to można powiedzieć, jest jakby sensowna granica wzrostu. Zobaczcie, to nie jest ideologia taka anarchoprymitywistyczna. Porzućmy w ogóle rozwój materialny, porzućmy kwestie gospodarcze. Tak jak Rousseau proponował, wróćmy do lasu i zostańmy ponownie zbieraczami i, i, i łowcami. Widać empirycznie, że rozwój coś daje, że wzrost ma sens, ale ma sens do pewnego momentu. Później staje się tylko i wyłącznie pogonią. Za, y, 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 z, za fantomem, który w ogóle nie przekłada się na nasz świat, y, y, świat przeżywany. Tak? Więc można powiedzieć, od tego poziomu tutaj lepiej jest zainwestować w coś innego, na przykład w czas wolny. Na przykład wolność od różnego rodzaju konieczności ekonomicznych, tak? Możliwość przeznaczenia większej ilości czasu na to, co, co tam było najważniejsze w tym, na tym wykresie tym, tym kołowym, tak? czyli relacje, relacje społeczne i nasz dobrostan fizyczny, bo wiadomo, że też pracocholizm bardzo źle się przekłada na funkcjonowanie naszego, naszego organizmu. I yy, więc yy, tyle jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, tak? czyli konieczność, konieczność poradzenia sobie z yy, problemami środowiskowymi i postwzrost, czyli odejście od ideologii wzrostu dla samego wzrostu i mnożenia bogactwa materialnego jako odpowiedź, zarówno na problemy środowiskowe, dlatego, że już jakby też nie, nie, nie chcę w to wchodzić, bo to byłaby bardziej diagnoza szczegółowa problemu niż rozwiązania, ale widzimy, że jest bardzo silna relacja pomiędzy bogactwem a y, wpływem na środowisko. Tak? Im ludzie są bogatsi, tym większy generują y, y, ślad środowiskowy. Tak? Więc ta, to mnożenie bogactwa też, im dalej idziemy, im większe to jest bogactwo, tym większe konsekwencje negatywne to ma dla środowiska. Więc to jest pewna odpowiedź i na problemy środowiskowe i też na polepszenie nasze. Naszego, naszego dobrostanu. Przejdźmy teraz do tego drugiego elementu, czyli co jest najbardziej atrakcyjne, co najbardziej byłoby w stanie y, zwiększyć naszą wolność, nasze możliwości, y, y, nasze możliwości działania. Ukazała się niedawno, w zeszłym miesiącu, książka y, y, brytyjskiego badacza i aktywisty Arona Bastaniego, w pełni zautomatyzowany, luksusowy komunizm, manifest wydało to poznańskie wydawnictwo Heterodox, które przyjęło sobie za taki punkt ambicji, żeby wzbogacać naszą dyskusję ekonomiczną o, nie, o takie właśnie heterodoksyjne idee. Tak? Ekonomia heterodoksyjna, czyli nie neoklasyczna, nie neoliberalna, tylko różnego rodzaju ekonomie środowiskowe, feministyczne, różnego rodzaju krytyczne myślenie o ekonomii i tłumaczenie tej książki jest elementem realizacji tej misji, właśnie, żebyśmy trochę inaczej y, 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 myśleli o y, 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 ekonomii. Ja wiem, i to jest też jakby znowu osobna kwestia. Ja wiem, że historycznie istniejący komunizm y, no nie bardzo nam się kojarzy, nie szczególnie z postępem technologicznym i nie szczególnie nam się kojarzy z luksusem. To jest trochę osobna sprawa, nie będę o tym więcej y, 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 mówił dzisiaj, bo to właściwie powinniśmy mieć osobne, y, czy moglibyśmy mieć osobne spotkanie na ten temat, ale to, co się zrealizowało historycznie jako komunizm, nie ma szczególnie wiele wspólnego z tym, jak sobie Marx wyobrażał komunizm. W ogóle Marx uważał, że budowa komunizmu ma sens w społeczeństwie, które jest zaawansowane kapitalistycznie, w którym panują zaawansowane relacje produkcji, relacje społeczne. I zresztą parę razy pisał o tym, że Rosja to nie był kraj, w którym powinna była się dokonać rewolucja, rewolucja komunistyczna, bo w ogóle całe myślenie historyczne, historiozoficzne Marksa jest takie, że kolejne, na kolejnych etapach rozwoju ludzkość korzysta Zostać z osiągnięć poprzedniego etapu, tylko że zmienia logikę jej funkcjonowania. Więc, y, celem komunizmu, tak jak Mike sobie wyobrażał, byłoby przejęcie środków produkcji, y, aparatu produkcji wypracowanego w fazie kapitalistycznej i użycie tego aparatu, żeby. Y, y, In, żeby skonstruować inne społeczeństwo. Tak? W związku z czym coś musi być po to, wypracowane, po to, żeby można było z czegoś korzystać, tak? po to, żeby komunizm mógł być dzieleniem bogactwa, a nie dzieleniem biedy, tak jak się niestety stało w całym bloku, bloku sowieckim. Nie chcę tutaj, bo też jakby ocena historyczna tego eksperymentu to jest trochę osobna kwestia. Dużo dobrych rzeczy i dużo złych rzeczy się dokonało w tym okresie. Polska. Przez pierwsze 30 lat po II wojnie światowej wykonała gigantyczny skok cywilizacyjny pod wieloma względami. Infrastruktura, ale też pod względem społecznym. Przed II wojną światową 70% kobiet było analfabet, analfabetkami, dlatego że po prostu nie było dostępu do szkolnictwa. Przed II wojną światową żadne miasto wojewódzkie w Polsce nie miało drogi utwardzonej, betonowej, asfaltowej, która, która łączyłaby to miasto z innym miastem wojewódzkim. Tak? Poziom nędzy, naprawdę my często, nawet jeżeli nie, Podpisujemy się pod jakimiś takimi radykalnie prawicowymi, konserwatywnymi ideologiami, to niestety często idealizujemy dwudziestolecie międzywojenne, a tam było bardzo dużo problemów. Tak? Więc nie chcę jakby w to wchodzić, nie chodzi o tutaj ocenę historycznego doświadczenia komunizmu, bardziej chodzi o wizję która tam była, tak ta wizja w pełni zautomatyzowanego luksusowego komunizmu. W przedmowie do ideologii niemieckiej Mike spisał w ten sposób: W społeczeństwie komunistycznym, w którym nie ma wyłącznego kręgu działania, lecz może wykształcić się, lecz człowiek może wykształcić się w jakiejkolwiek dowolnej gałęzi działalności, społeczeństwo reguluje ogólną produkcję i przez to właśnie umożliwia mi robienie dziś tego, a jutro owego. Pozwala mi rano polować, po południu łowić ryby, wieczorem paść bydło, po jedzeniu krytykować, słowem, robić to, na co mam akurat ochotę, nie robiąc przy tym wcale ze mnie myśliwego, rybaka, pasterza czy krytyka. Zwróćcie uwagę, nacisk, który Mike składzie na indywidualną samorealizację, na wolność jednostkową, jest tutaj bardzo silny. I w ogóle też ta wizja właśnie komunizmu jako Ustroju, który ma stłamsić indywidualizm i zniszczyć jednostkę, yy, dając nieograniczoną władzę totalitarną o, 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 mechanizmom państwowym, to jest wizja, która w ogóle nie była pomysłem Marksa. To się historycznie dokonało z różnych powodów. Natomiast pomysł był zupełnie inny. Pomysł był taki, żeby stworzyć system, który będzie maksymalizował indywidualną wolność i możliwość indywidualnego działania poprzez emancypację spod przymusu pracy. I to byłby taki cel, o ile ochrona środowiska naturalnego byłaby odpowiedzią na konieczność, o tyle. Uwolnienie nas spod przymusu pracy, pracy najemnej byłoby tym celem pozytywnym, który maksymalizuje naszą wolność. Uwaga, to nie jest apoteoza lenistwa. Nie chodzi o to, że, żeby stworzyć świat, w którym nic nie będziemy robić. To jest projekt, który jest wymierzony w jedną konkretną rzecz, mianowicie w konieczność dokonywania pracy najemnej, wykonywania pracy najemnej. Tak? Czyli można powiedzieć prawdziwą wolnością ekonomiczną byłaby wolność od ekonomii, od konieczności pracy po to, żeby przeżyć. I Aaron Bastani w tej książce argumentuje, że jesteśmy technologicznie stosunkowo blisko tego rodzaju społeczeństwa. Tak? Czyli społeczeństwa i w ogóle taka była wizja, gdybyśmy mieli zapytać konkretnie, jak sobie Marx wyobrażał komunizm. Marx sobie wyobrażał komunizm więcej tak jak Trekonomics, czyli ekonomię świata w Star Treku. Tak? Maszyny produkują, te maszyny są pod społecznym nadzorem, dzięki społecznej własności środków produkcji i yy, yy, również mamy polityczny system demokratyczny, który pozwala nam tę tę własność i kontrolę yy, wykonywać w praktyce i efekt pracy maszyn jest dystrybuowany w sprawiedliwy sposób w całym społeczeństwie, tak? Co to oznacza w praktyce? Bastani uważa, że jakby takim wchodzeniem w ten świat luksusowego komunizmu powinno być udostępnianie coraz większej ilości darmowych usług społecznych, które byłyby publicznych, które byłyby na bardzo dobrym poziomie. Na przykład darmowy transport. To moglibyśmy zrobić. Tak? Ilość dopłat, na przykład do przemysłu wydobywczego, jest tak gigantyczna, że zamiast dawać te pieniądze po to, żeby oni wydobywali ropę, po to, żeby samochody jeździły na tę ropę indywidualne, prywatne i zatruwały środowisko, moglibyśmy to zainwestować w transport publiczny. I zresztą są miejsca na świecie, gdzie, miasta, gdzie transport publiczny jest za darmo. Tego rodzaju i w ogóle argument Bastaniego bardzo słuszny i poparty empirycznie w tej książce empirycznymi y, 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 danymi jest taki, że usługi publiczne są bardziej wydajne i tańsze niż usługi prywatne. Y, taka jest na przykład lekcja z prywatyzacji kolei w, w Wielkiej Brytanii, coś, co sobie ataczę. Okazało się, że y, y, są dwa razy droższe usługi kolejowe w Wielkiej Brytanii i jeśli chodzi o punktualność czasy przejazdu, to to jest najgorszy wynik w Unii Europejskiej, zanim jeszcze Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Tak? Ten, ten mit który w nas zaszczepił neoliberalizm, to znaczy, że własność prywatna działa zawsze lepiej niż własność publiczna, jest po prostu empirycznie nieprawdą. Tak, tu można podać mnóstwo przykładów, Francja, która ma najlepiej funkcjonującą chyba na świecie sieć połączeń kolejowych, robi to państwo, tak? Bardzo dużo przedsiębiorstw. W ogóle też to samo wydawnictwo heterodoks wydało wcześniej książkę Mazukato Przedsiębiorcze Państwo, która pokazuje, jak gigantyczny jest udział państwa w rozwoju gospodarczym. Tak? Więc najkrócej rzecz ujmując, dzięki wykorzystaniu postępu technologicznego do celów istotnych dla większości populacji, a nie dla rynków finansowych, moglibyśmy powoli wchodzić właśnie w taki świat, w którym musielibyśmy pracować coraz mniej, zamiast inwestować w nasz wysiłek w gromadzenie coraz większej ilości bogactwa, moglibyśmy maksymalizować coś innego, czyli czas wolny, tak? Czyli e, ograniczać czas pracy. Zresztą są takie pomysły, na przykład czterodniowego tygodnia pracy, a nie pięcio, e, e, pięciodniowego i też jest jakby empirycznie e, udowodnione, że nasza wydajność w sensie co jesteśmy w stanie zrobić wcale nie spada. E, więc stopniowo rozwijając ten e, i rozwijając oczywiście czyste źródła energii, przede wszystkim energii słonecznej w tej wizji e, e, Bastaniego, e, Moglibyśmy powoli przechodzić właśnie do takiego świata, w którym mielibyśmy większe możliwości realizacji naszej wolności, a mniejszy nacisk konieczności ekonomicznej. Czyli to byłaby właśnie wolność ekonomiczna rozumiana jako wolność od ekonomii, a nie podporządkowywanie się obiektywnym, podobno, prawidłom ekonomii. Tak? I taką estetyką, poproszę następny slajd. Estetyką, która dość dobrze idzie w parze z tego typu wizjami, jest tak zwany Solar punk. To są wizje przyszłości, które są oparte przede wszystkim na innowacjach politycznych i organizacyjnych, a nie technologicznych. Tak? Solar Punk określa się w takiej kontrze i polemice, wobec, zwłaszcza wobec cyberpunku, dlatego, że cyberpunk pokazuje przyszłość dystopijną, w której skrajna alienacja i abstrakcja technologii, przede wszystkim telekomunikacyjnych i informatycznych, prowadzi do skrajnej, skrajnego podporządkowania człowieka technologii. Wizja solar, i to są takie, nie wiem, no znacie te obrazy, Terminator, Matrix, Neuromancer, cyberpunk właśnie. W solarpunku Mamy dezalienację i konkret, życie codzienne, w którym etyka troski jest, można powiedzieć, takim głównym, główną busolą czy wyznacznikiem w naszym nawigowaniu w świecie. Troski o środowisko, ale również etyka troski o nas nawzajem. Większa inwestycja w relacje społeczne a nie w podporządkowanie się prawidłom tak zwanego wzrostu, wzrostu gospodarczego. Adam Flynn w Manifeście Solarpunku w 2015 roku mówi, że cztery takie główne hasła czy cztery główne idee Solarpunku to jest pomysłowość, twórczość, niezależność i wspólnotowość organizacja społeczeństwa właśnie wokół tego rodzaju tego rodzaju zasad i celów. Solar Punk ma pewno, można powiedzieć, już jakby w kulturze popularnej są takie, czy w literaturze i w sztuce pojawiają się takie elementy, które jakoś realizują tę, tę wizję. Jest na przykład taki tryptyk pisarza science fiction amerykańskiego Robinsona, którego może, możecie kojarzyć głównie z tych książek, tam Czerwony Mars, Zielony Mars i tak dalej, to jest taki tryptyk, który pokazuje trzy możliwe historie Kalifornii w ciągu najbliższych dekad i, i tam chyba 100 lat sięga ta wizja, jeżeli dobrze pamiętam. Jedna to jest całkowita klęska środowiskowa, taka dystopijna przyszłość, jedna powieść. Druga to są rządy korporacji i trzecia która nazywa się Pacific Edge, przedstawia właśnie taką przyszłość solajpankową, w której zmieniają się koordynaty funkcjonowania społeczeństw. Innowacje organizacyjne, polityczne, społeczne są bardziej istotne niż innowacje technologiczne. Technologia jest podporządkowana tego rodzaju właśnie celom wspólnotowości, twórczości, pomysłowości i jest właśnie jakaś taka wizja tego typu świata. Mamy gry, na przykład Anno 2070, które również pokazuje tego rodzaju przyszłość, taką właśnie solaj pankową. E... Mamy również, poproszę tutaj na, 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 na następną ilustrację, jest to również temat, który w, 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 w sztuce jest podejmowany. Tutaj widzimy realizację Sanjiva Shankara, hinduskiego artysty, y, która nazywa się Dżugat Kanopi, czyli daszek Dżugat. I w ogóle dżugat to jest słowo hinduskie z języka hindi, które jest takim y, często pojawiającym się w, w solarpunku taką ideą, czy, y, czy, czy, czy jakimś, y, jakąś busolą właśnie funkcjonowania. Jugat oznacza rozwiązywanie problemów poprzez y, improwizację i korzystanie z tego, co mamy pod ręką. Czyli można powiedzieć, że to jest takie majsterkowanie, y, takie trochę whatever goes. Cokolwiek mamy, z czego możemy zrobić coś lepszego, to to wykorzystujemy. Tak? No i tutaj, właśnie mamy taką e, e, instalację, która służy jednocześnie do produkcji cienia i do zbierania wody w czasie e, opadów, która jest zrobiona z jakichś takich odpadów e, plastikowych i z, z puszek po, po, po oleju. Tak? I czemuś, e, czemuś e, służy. E, to jest taki moment, w którym e, e, solar punk. Jest antymodernistyczny i bardziej postmodernistyczny właśnie niż modernistyczny. Ja mam dość dobre zdanie na temat modernizmu i trochę gorsze na temat postmodernizmu. Natomiast to, co mnie powiem wam przekonało właśnie w kontakcie z Solarpankiem, to to, że ta modernistyczna wizja budowy nowego świata. Żeby kompletnie załajać stary i budujemy od zera coś, co jest zupełnie nowe, tak jak wizję Le Corbusier, tak, zburzyć Paryż i postawić 60. Unitę d'Habitation, czyli takich wielkich, wielkich bloków. To jest wizja, która może być estetycznie ciekawa, natomiast ona jest, to nie jest dobra wizja, jeżeli chodzi o odpowiedzialność społeczną i, i taką czysto ludzką. Przede wszystkim dlatego, że wyprodukowanie tego wszystkiego, co teraz mamy, Wiązało się z pewnym kosztem środowiskowym. W związku z czym lepszym kierunkiem, wydaje mi się, postępowania jest taki pozmodernistyczny bojkolasz, to znaczy, żeby wy 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 wykorzystać elementy świata, które już mamy, po to, żeby zrekonfigurować je, po to, żeby stworzyć coś, coś innego. I wydaje mi się, że tutaj w ogóle jest duża rola sztuki. W ćwiczeniu naszej wyobraźni. Wyobraźnia, wydaje mi się, jest najbardziej polityczną spośród wszystkich władz umysłu, które posiadamy. Dlatego, że wyobraźnia pozwala nam przedstawić sobie coś innego niż to, co istnieje. Wyobraźnia wyrywa nas z tyranii status quo i pozwala nam właśnie tworzyć alternatywę. To hasło neoliberalne, hasło tacze there is no alternative, jest. Y, y, można powiedzieć, mottem walki z wyobraźnią. Z naszą możliwością w ogóle, czy naszą tendencją do tego, żeby wyobrażać sobie coś innego niż, y, y, niż to, co istnieje. I ponieważ y, 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 sztuka jest domeną wyobraźni, to wydaje mi się, że sztuka jest właśnie dobrym medium i dobrym obszarem do tego, żeby eksplorować różne takie wizje alternatywne. Y, y, przyszłości, alternatywne rozwiązania, tak? to można powiedzieć jest estetyka, ale rozumiana też w takim sensie kantowskim, tak? bo u, u kanta estetyka to jest to, w jaki sposób nasz umysł konstruuje przede wszystkim to, w jaki sposób nasz umysł konstruuje czas i przestrzeń. Czyli podstawowe, można powiedzieć, koordynaty, Naszego świata przedstawionego, świata w zjawiskach, świata w, nie, nie świata rzeczy samych w sobie, ale jednak my istniejemy w świecie w rzeczywistości zjawisk, to znaczy w tym świecie, który sam nasz umysł konstruuje. Więc właśnie taka manipulacja estetyką. Która w obębie Panka się dokonuje, byłaby próbą przesunięcia tych koordynatów, zmiany konstytucji, czasu przestrzeni, ale również innych elementów, tak? bo ukanta u nad kategoriami zmys czystej zmysłowości, czas i przestrzeń, nadbudowują się kategorie intelektu, na przykład sens albo relacje przyczynowo-skutkowe. Tak? Z tym wszystkim możemy pracować przy pomocy wyobraźni. I na koniec chciałem tak trochę hasłowo, trochę kierując się swoimi własnymi upodobaniami estetycznymi, chciałem wam jeszcze powiedzieć trochę na temat takich właśnie pomysłów i konkretnych realizacji tej pracy z, z wyobraźnią i z możliwymi przyszłościami. Poproszę następny slajd. To jest holenderski artysta Arne Hendricks, który od lat prowadzi taki spekulatywny projekt, on się nazywa Incredible Shrinking Man, czyli niesamowity kurczący się człowiek, ma website, który tak też się nazywa, możecie sobie to wygooglować. Otóż Hendrik zwraca uwagę na to, że ludzie stają się systematycznie coraz wyżsi, coraz więksi. To jest taki trend rozwojowy, można jakby to, to pokazać. Szczególnie to podobno dotyczy populacji Niderlandów, skąd się Hendrik wywodzi, i on kiedyś w czasie jednego z wykładów powiedział, że za to głównie jest odpowiedzialne jedzenie żółtego sera. Ponieważ w żółtym serze jest jakieś takie coś, co stymuluje hormon wzrostu i ludzie, którzy jedzą dużo żółtego, tego seria, zwłaszcza będąc nastolatkami, to bardzo rosną. Istnieje bezpośrednie przełożenie pomiędzy rozmiarem organizmu a śladem środowiskowym. Gdybyśmy byli dwa razy mniejsi, to nie mielibyśmy dwa razy mniejszego śladu środowiskowego, ale byłby on istotnie mniejszy, bo wszystkie inne rzeczy też mogłyby być mniejsze. Mogły być mniejsze domy, mniejsze samochody, mniejsze meble, wszystko mogłoby być mniejsze, więc używalibyśmy mniej zasobów. I takim celem, który jakby Hendrix stawia, i to, to nie jest żart, tylko to jest jakby realny cel, który on uważa, że powoli mamy środki na to, żeby dążyć do tego przy pomocy inżynierii genetycznej, różnych jakby technologii medycznych, to jest zmniejszenie człowieka do 50 centymetrów, po to, żeby człowiek właśnie miał średnio pół metra w, w, wzrostu i on współpracuje z naukowcami, z, z biologami, z socjologami, z psychologami i tak dalej, prowadzi różnego rodzaju warsztaty. Znowu możecie sobie wy wygooglować Heine Hendrix, Incredible Shrinking Man, na jego stronie jest dużo tego, tego rodzaju jakby przy, przykładów i zaczerpniętych z, z nauki też właśnie argumentów na rzecz tego, że można by skurczyć człowieka. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest e, znakomita książka, która już ma swoje lata, bo ona wyszła w 2008 roku. E, dwójki projektantów Anthony Dunn i Fiona Raby Speculative Everything, Design Fiction and Social Dreaming która właśnie jest taką e, e, próbą eksploracji możliwości Pracy z przyszłością przy pomocy narzędzi projektowania. Tak? To, to, czyli to nie jest sztuka, tylko to jest projektowanie design. Aczkolwiek jesteśmy w takim obszarze, gdzie właściwie granice pomiędzy sztuką a designem się zupełnie y, 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 zacierają i oni operują, poprosiłbym następny y, slajd, oni operują jakby na takim y, y, diagramie, gdzie mamy y, y, tutaj jest y, z lewej strony jest punkt, w którym jesteśmy, i teraz przyszłość jest takim takim rożkiem cone, tak, który się w ten sposób rozszerza, gdzie mamy y, wszystkie możliwe przyszłości, mamy prawdopodobne przyszłości. Mamy realizowalne przyszłości, i mamy te przyszłości, które preferujemy. Tak? To jest ten, ten, ten taki żółty czy, czy beżowy fragment tego, tego wykresu. Tak? Więc stoimy wobec pewnego obszaru możliwości, w których możemy działać, i teraz chodzi o to, żeby przy pomocy świadomych interwencji i, i, i celowo podejmowanych, podejmowanych działań, żeby zmienić bieg przyszłości, tak żeby ona się mieściła w tym. Co jest preferowane w tym, co jest najlepsze, ale co jednocześnie jest możliwe, bo widzicie, że jakby to, to, to jest praca, można powiedzieć, z realnymi utopiami, czy realnymi mo możliwościami. I w tej książce jest omówione bardzo dużo tego rodzaju pomysłów, projektów technologicznych albo organizacyjnych, które, które właśnie. Pozwolą nam jakoś przesunąć przy, przyszłość, albo rozumianą jako makroprzyszłość, ale również los poszczególnych elementów naszego świata, poszczególnych nie wiem, rozwiązań, yy, jakichś instytucji społecznych, albo poszczególnych yy, nawet organizmów albo gatunków. I chciałem na koniec, to już jest ostatnia rzecz, pokazać Wam mój ulubiony przykład z tej, yy, z tej książki, yy, yy, praca takiej yy, grupy designerska artystycznej Revital Cohen. Praca ta nazywa się Life Support. Yy, Znakomita większość, właściwie wszystkie psy wyścigowe, są usypiane w wieku około dwóch czy trzech lat. Dlatego, że one w pewnym momencie swojego życia osiągają maksymalną sprawność, wtedy, kiedy jest sens w ogóle je wystawiać w wyścigach, i ten, 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 ten szczyt sprawności, ten pik, on się kończy. Dużo przed ich śmiercią naturalną, właśnie gdzieś o wieku dwóch, trzech lat, i potem stają się bezużyteczne, w związku z czym są usypiane. To jest pomysł taki, żeby zrobić respirator dla ludzi starszych i chorych, którzy tego potrzebują, który wykorzystywałby właśnie energię. Takiego, tutaj to jest chyba hart ten gatunek, ale może się mylę, jeżeli ktoś rozpoznaje lepiej, to proszę mnie skorygować, który właśnie miałby taką bieżnię i on by sobie biegał, bo też te psy muszą cały czas ćwiczyć i produkowałby energię, która by zasilała respirator. I można powiedzieć, jakby tworzy się taki, mówiąc po, po delezjańsku, taki ludzko-nieludzki asemblarz, tak? taki rodzaj zaplecenia następuje międzygatunkowego, w którym ten pies... Ma szansę przeżyć i również ma szansę stworzyć pewną więź. Widzicie, jakby ta, 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 to myślenie o wspólnotowości, o relacjach tutaj jest bardzo, yy, bardzo ważne i pomóc komuś, kto po prostu yy, bez tej pomocy yy, nie jest w stanie sobie poradzić, pomóc bardzo materialnie, pomóc oddychać. Tak? Więc. Yy, ty, 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 jeżeli Was to interesuje, zachęcam, żeby sięgnąć do tej książki. Tam jest mnóstwo tego rodzaju innych przykładów pokazanych, które w jakiś sposób wydaje mi się, przesuwają przyszłość i pokazują nam, że inna przyszłość jest możliwa. To jest wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Jestem ciekaw waszych komentarzy, reakcji, wątpliwości, pytań, więc myślę, że mamy chwilę, żeby, żeby podyskutować, tak? Dzięki. Zizek kiedyś powiedział, że jak się jest w takiej sytuacji, że się mówi do ludzi, a potem ludzie klaszczą, to właściwie człowiek ma do wyboru być jak Stalin i klaskać z innymi albo być jak Hitler, bo Hitler stał i pozwolił, żeby go wszyscy oklaskiwali. Więc mówi Żyżek: jak mam taki wybór, Stalin albo Hitler, no to wolę tak jak Stalin. Tak, tak, dlatego klaskałem oczywiście. Zresztą, jak mówi, to klaskujemy tak naprawdę ducha wspólnoty, to, że jesteśmy tutaj razem, że się spotkaliśmy. Więc to. Nie yy, oczywiście nie biłem brawa sobie, bo to już jakby wydaje mi się, yy, trochę żenujący wyraz narcyzmu. Yy, yy. Nawiasem mówiąc, w dwóch niezależnych źródłach znalazłem informację, że to rzeczywiście jest inwencja żyżka. Pisze o tym Sheila Fitzpatrick w swojej książce o rewolucji w Rosji i pisze o tym Jan Werner Miller w swojej książce o ideach demokratycznych. Także mamy tutaj potwierdzenie z dwóch różnych źródeł, mm. że to rzeczywiście był takim, tak, e, e, który to wymyślił, także teraz przechodzimy do sekcji pytań. Ja tylko tutaj mam prośbę od Łukasza, żebyście, mówi, żebyście określali afiliację, o tak powiem i się przedstawiali, tak dokładnie, kiedy chcecie zabrać głos. O, widzę, widzę cię Olga. Może zrobimy taką formułę, że pozbieramy kilka głosów z sali i wtedy Janek się będzie na bieżąco, od, od, no bo żeby nie było takiego latania, prawda? Dobrze, to ja sobie może będę zapisywał, żeby... nie. nie no dobra, to od afiliacji, dobra. No to jestem ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG i mam takie dwie kwestie. Jedna jest związana, kto zapłaci za naszą wizję przyszłości, bo... Mm, w pana wystąpieniu y, tak prywatnie zabrakło mi y, elementu klasy, klasy w rozumianiu takim Gaja standinga, tego plorytariatu, prekariatu. I myślę sobie o tym, że w czasie pandemii złapaliśmy się na taką iluzję, że teraz oto jest czas, żebyśmy, nie wiem, znaleźli czas dla siebie, że możemy pracować online, a w tym czasie zapierdalali za nas kurierzy i pielęgniarki, czy lekarze w szpitalu. Więc jak sobie myślę o wizjach przyszłości, to sobie myślę, że zawsze będzie ktoś pod tym pokładem i jak te chomiki, czy ktoś inny na rowerkach napędzał ten system. A druga kwestia, to sobie już przy tych ostatnich slajdach sobie się tak rozmarzyłam i pomyślałam o swojej wizji przyszłości. O tym, że jak fajnie byłoby, gdybyśmy doszli do takiego momentu, gdzie ciąża byłaby pozaustrojowa i w sztucznej macicy, bo mocno odciążyłaby kobiety i fizycznie, i psychicznie, i to w ogóle byłoby lepsze dla świata. To dzięki. Dzięki. Bardzo istotne kwestie, ciekawe. Aha. Czy rozumiem, że zbieramy parę głosów, czy mamy się. Tak. Hmm. O, jasne. To może nie wiem, czy trzy, tak, żeby, bo jak się tak. potem tak gromadzi za bardzo, to, to ginie. Marek Barbarewicz, student politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ja bym chciał zapytać o tą przyszłościową wizję komunizmu opartego przede wszystkim na maszynach czy, czy nawet robotach, które wykonywałyby za nas większość pracy, bo rozumiem, że ta wizja jest złożona z dwóch komponentów. W sensie dwa warunki musiałyby być spełnione, żeby, żeby ten komunizm zaistniał. Po pierwsze, to jest wystarczająca ilość zasobów, żeby zaspokajać nasze podstawowe potrzeby, a po drugie, drugie, brak przymusu, jeśli chodzi o kształtowanie swoich zajęć, to znaczy wolność do samorozwoju, możliwość pracy, ale nie obligacja pracy. I ja mam jedno pytanie: bo rzeczywiście, postęp technologiczny wskazuje, że, im, że rozwój technologiczny przynosi mniej pracy, mniejszy nakład pracy ze strony człowieka. Tylko, czy to nie jest dążenie w pewnym sensie do takiego perpetuum mobile? To znaczy, rzeczywiście postęp technologiczny będzie ograniczał yy, niezbędność naszej pracy fizycznej, ale nigdy nie zrobi tego całkowicie. I w takim postulowanym systemie komunistycznym jest jeden problem. Co jak maszyna się zepsuje? Czy mnie słychać, bo ja mam wrażenie, że tak, mikrofon tak, tak, przerywa? Tak, słuchać, tak. Co, jak maszyna się zepsuje? Bo ja tu widzę dwie możliwości: albo zmuszamy kogoś do jej naprawienia i wtedy tracimy komponent możliwości kształtowania własnego losu i samemu decydowania o swojej pracy, albo naprawia ją osoba najbardziej kompetentna i w takiej sytuacji wymagane by było chyba w jakiś sposób ją nagrodzić i tym wracamy do pierwotnych stosunków rynkowych. Więc zastanawiam się, czy ta utopia która no, zawiera komponent utopijny, więc jest niespełnialna. Jaką ma wartość y, przedstawianie jej jako alternatywy wobec neoliberalizmu, skoro no, ona jest podatna na, tak, na takie nawet problemy natury logicznej? Mhm. Okej, okay. dzięki. To może jeszcze jedna osoba? O, tutaj. <grym>, Okej, okay. bo mam blisko. <grym>, Dziękuję. Aha. Ja mam takie pytanie w kontekście filozofii e, Markusa e, w kontekście człowieka jednowymiarowego, gdzie tak ocieplamy sobie ten wizerunek negatywistów. I mam pytanie, jak sobie pan wyobraża właśnie pozycję, życie um, właśnie takich wspomnianych negatywistów w tym świecie, który pan przedstawił? Czy będzie dla nich miejsce? A jeżeli tak, no to um, w jaki sposób będą piętnowani przez społeczeństwo i otaczający ich świat w takiej wizji? A y, do, doprecyzujmy sobie jeszcze negatywizm, co... Y bo u no sprzeciw... Jedno polega na mówieniu tak, więc to nie jest negatywizm, tylko wręcz przeciwnie. Chodzi mi o te jednostki sprzeciwiające się temu podążaniu za tym, co, co reprezentuje człowiek jednowymiarowy. Okej, okay, okay, jasne, dobra, dobra, czyli krytyka. Czyli, tak, 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 jasne. dokładnie Neg tak. Jak, w tym jak, bym... heglowskim negatywizm. Dobra, już mhm. rozumiem, rozumiem, jasne. Aha. Dobra, to może... Tak, to tak, to tak, tak starczy. Tak. Dziękuję bardzo. E kto zapłaci, kto będzie pod pokładem? Bo wydaje mi się, że to pytanie trochę się wiąże z kwestią. To, to, to jest w ogóle pytanie, czy możliwa jest całkowita automatyzacja, która w ogóle usunie ludzi, będą pracowały tylko i wyłącznie maszyny. Nie wiem, prawdopodobnie nie, całkowita prawdopodobnie nie jest. Natomiast gdzie jest granica automatyzacji, jest pytaniem empirycznym i wszystko wskazuje na to, że ona jest o wiele dalej niż nam się wydawało. Dekadę temu, a nawet jeżeli kilka lat temu, tak? To znaczy, widać teraz, że wszystkie zajęcia, które mają charakter rutynowy, i to nie, nie tyle podział na manualne versus umysłowe się liczy, tylko rutynowe, nierutynowe. Wszystko, co polega na wykonywaniu rutynowych działań, niezależnie od tego, czy to jest obróbka informacji, na przykład pisanie rutynowych tekstów, czy to jest przenoszenie paczek, tak, czyli działanie manualne, to się poddaje automatyzacji. Tak? Więc akurat jeżeli chodzi o to, co tutaj, tych, tych, tych kurierów i tak dalej, to to jest akurat praca, którą prawdopodobnie można by bardzo skutecznie zautomatyzować. Tak? W związku z czym, nie, nie jest tak, że musielibyśmy tego rodzaju ludzi wyzyskiwać po to, żeby mieć czas wolny. To nie jest też jakby moment zero-jedynkowy, czyli jakby przechodzimy natychmiast do pełnej automatyzacji. To jest proces, w którym możemy kolejne, powoli możemy kolejne dziedziny życia odpinać od konieczności pracy i podpinać pod automatyzację. Tak? Tylko teraz kluczowe pytanie jest, kto będzie nadzorował, kto będzie kontrolował. Te środki automatyczne produkcji, bo od tego zależy, z jaką logiką społeczną one będą funkcjonować. Jest jeden konkretny empiryczny przykład, który dobrze to pokazuje, mianowicie technologia autonomicznego samochodu, tak, która pozwoli prawdopodobnie wyeliminować technologię, która jest stosunkowo blisko. Prawdopodobnie dekadę, może dwie dekady, w sensie jeżdżący autonomiczny samochód, który też jeździł by o wiele lepiej, gdyby były same autonomiczne samochody. Więc wydaje mi się, że też istniejemy w takim zmieszku kultury samochodu. Za 20-30 lat być może będzie zakaz prowadzenia aut, po to, żeby nie, za, nie wprowadzać za dużo zaburzeń do tej autonomicznej y, 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 sieci. No ale teraz, y, jak to będzie działać? Bo są dwie różne logiki, jeżeli weźmiemy na przykład, nie wiem, transport miejski, tak? Y, przy pomocy autonomicznych samochodów. On może działać na dwa sposoby. To znaczy. Możemy mieć imperatyw minimalizacji emisji i minimalizacji średniego czasu przejazdu. Czyli zorganizować ruch samochodów w mieście, czy ruch pojazdów w mieście w ten sposób, żeby jak najmniej szkodzić środowisku i żeby przeciętna osoba jak najszybciej dojeżdżała do swojego miejsca docelowego. To jest jeden model. Ale jest drugi model. To jest model opłaty za szybszy przejazd. Czyli to jest taki model, że możemy sobie wykupić Wyższy poziom abonamentów w autonomicznych samochodach, i wtedy nasze auto korzysta z szybszego pasa ruchu, a auta ludzi biedniejszych, dla auta, w których znajdują się ludzie biedniejsi, którzy tego nie kupili, jeżdżą wolniej. Tak? Jedno i drugie jest tak samo technologicznie możliwe. Różnica pomiędzy modelem właśnie sprzyjającym środowisku egalitarnym, a nie biorącym pod uwagę środowiska i hierarchicznym, jest różnicą polityczną, a nie różnicą technologiczną. I teraz od, od, jak to będzie wyglądało, zależy od tego, kto będzie kontrolował flotę autonomicznych samochodów. Jeżeli to będą takie firmy jak Uber czy Volt czy, czy, czy inne tego typu, to oczywiście one, po to, żeby zarabiać jak najwięcej, będą ofer, oferowały segment usług premium. Płacisz więcej, jedziesz szybciej. Ale taka flota mogłaby być na przykład pod, pod kontrolą lokalnego samorządu, tak? czyli mogłaby być flotą publiczną. I wtedy mogłaby działać zgodnie z zasadą y, 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 przyjazności środowisku i egalitarnego, y, egalitarnego transportu, tak? Czyli nie ma czegoś takiego, tak jak na przykład, nie wiem, w, w transporcie publicznym nie ma pierwszej i drugiej y, y, klasy. Nie? Wszyscy jadą, wszyscy jadą y, y, razem w transporcie publicznym miejskim, w pociągach już, y, y, już jest. Więc y, ten y, 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 po, y, po, y, pożytek społeczny i koszty społeczne. Zależą nie od samej technologii, to nie jest problem technologiczny. Trochę w ogóle yy, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, dlatego, że mamy tendencję za bardzo dyskusji na temat problemów technologicznych jako problemów technologicznych. Podczas gdy znakomita większość problemów technologicznych to są tak naprawdę problemy polityczne. Czyli nie tego, jaka jest technologia, tylko w jaki sposób ją wykorzystujemy. Tak? Na przykład, co się stało z internetem. Tak? To, że yy, media społecznościowe są platformą do manipulacji i do realizacji swoich własnych zysków, nie? To, co się dzieje przy okazji wyborów, nie wiem, Cambridge Analytica i tak dalej. To nie jest konsekwencja tej technologii jako technologii, tylko to jest konsekwencja pewnego modelu własności danych i prywatności w, w sieci. To mogłoby działać inaczej. To działa tak, jak działa, dlatego, że to jest w interesie tych ludzi, którzy to stworzyli, nie? Na przykład Mark y, y, z, Zuckerberg. Nie wiem, może wiecie, jak Zuckerberg stworzył pierwszą wersję y, Facebooka, napisał do swojego y, kumpla. Ci wszyscy ludzie, którzy się po, po, podpisali i po prostu dali mi swoje dane. Dump fax. Tak? czyli głupie zjeby, tak ich dosłownie nazwał, tych pierwszych użytkowników, użytkowniczki Facebooka, bo to nie jest w interesie tych ludzi, to jest w jego interesie, on to doskonale rozumiał, nie? więc wydaje mi się, że właśnie to są bardzo istotne kwestie, musimy się nad nimi zastanawiać, ale to nie są kwestie stricte technologiczne, one zależą od, od wyborów politycznych i znowu tutaj byłaby ta różnica pomiędzy np. przykład solarpunkiem a cyberpunkiem, nie? Że, że nie chodzi o to, że konsekwencje, że technologia ma swoje konsekwencje, które panują nad nami, tylko staramy się yy, yy, zrobić takie innowacje polityczne Nadzoru nad technologią, żeby ona działała w, w interesie dobra wspólnego, a nie w interesie tych, tych prywatnych, prywatnych właścicieli. Tak? Bardzo dobry wydaje mi się pomysł automatyzacji ciąży poza ustrojem. Wydaje mi się, że technologicznie. Nie, nie jestem ekspertem, ale nie jest to absolutnie, to, to, to nie jest tak jak teleportacja, nie? to jakby nie z tego y, y, rejonu technologicznego y, problem. Y, bez wątpienia inny problem, czyli pro, problem produkcji żywności. Zostanie raczej w ten sposób rozwiązany, tak? To znaczy hodowla tkankowa, produkcja mięsa, produkcja mięsa ogólnie jest niesłychanie obciążająca dla, dla środowiska, tak zwana hodowla tkankowa, czyli mięso z próbówki, gdzie nie musimy całego organizmu hodować i zabijać po to, żeby uzyskać mięso, to jest prawdopodobnie w przyszłość, jeśli chodzi o produkcję żywności. Więc być może produkcja ludzi również w ten sposób będzie następować. Czemu nie? Nie jakby. To jest, wydaje mi się, y, 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 możliwe. E, problem nadzoru nad maszynami i jakby ten, ten, ten problem, właśnie y, 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 w pewnym sensie, granic automatyzacji. To znaczy, możemy przyjąć taki scenariusz, kiedy nie wszystko się udaje zautomatyzować i potrzebna jest grupa ludzi, którzy nadzorują maszyny. E, ale e, e, to nie jest tak, że ludzie zajmują się tego typu rzeczami wyłącznie z przymusu. E, to jest bardzo ciekawe, twórcze zajęcie inżyniera. Które bardzo dużo ludzi wykonywałoby bardzo chętnie, nie dlatego, że się do nich ich przymusza do tego, tylko dlatego, że po prostu ludzie lubią rozwiązywać problemy. Jest coś takiego, co nazywa się libido sciendi, czyli przyjemność wiedzy i przyjemność rozwiązywania problemów. I ona w ogóle, jeżeli popatrzycie na historię technologii postępu naukowego, to znakomita większość odkryć naukowych i takich postępowych technologicznych nie była wykonana dla zysku tylko była wykonana dlatego, że ktoś chciał rozwiązać jakiś problem i y, miał przyjemność a, z różnych powodów. Albo dlatego, że uważał, że to jest ważny cel, tak jak na przykład Pasteur, albo dlatego, że po prostu lubił eksperymentować z urządzeniami, tak jak na przykład Edison. Nie? Y, y, I wydaje mi się, że jakby grupa takich ludzi, to y, y, jeszcze raz, kluczowy problem to jest, kto będzie właścicielem i kto będzie kontrolował Funkcjonowanie tego systemu. To jest problem ważniejszy niż to, czy on będzie całkowicie automatyczny, czy też czy będzie wy, wymagał nadzoru ludzi. Bo nawet jeżeli będzie wymagał nadzoru ludzi, jeżeli ci ludzie będą funkcjonowali w demokratycznej ramie społecznej własności tych środków produkcji, czyli to na przykład będą inżynierowie, którzy pracują dla miasta, po to, żeby system transportu, autonomiczny system transportu w mieście był egalitarny i sprzyjający środowisku, to będzie co innego niż ci sami inżynierowie, którzy pracują dla korporacji. I optymalizują zysk korporacji ko kosztem problemów społecznych i środowiskowych. Zobaczcie, zresztą w świecie technologii tak jest. Tacy sami programiści, informatycy tworzą zamknięte i otwarte systemy operacyjne czy oprogramowanie. Nie? Jakby nie ma, nie ma różnicy, i to może służyć prywatnemu zyskowi, może to służyć powszechnemu po, 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 po dobru. Tak? Więc wydaje mi się, że to właśnie jest problem polityczny. A nie problem technologiczny. Eee, człowiek jednowymiarowy, negatywiści, krytyka Majkurze. Majkurze w ogóle dziękuję za podrzucenie tego, tego nazwiska. To jest bardzo fajny yy, myśliciel, żeby właśnie rozpakować ten problem z utopią, który, który mamy. Bo dokładnie Majkurze mówi coś takiego. Człowiek jednowymiarowy to jest człowiek, który potrafi tylko mówić tak. Nie, nie potrafi krytykować i podważać. Świata, w którym żyje. Tak? Drugi wymiar, jakbyśmy chcieli zapytać, czym jest człowiek trójwymiarowy w takim razie, czyli pełny człowiek. Drugi wymiar polegałby na możliwości um mówienia nie. Czyli co mi się nie podoba, co źle działa, co powinno lepiej działać, z czym się nie zgadzam. I tu wydaje mi się jest miejsce właśnie na krytykę, że krytyka jest niezbędnym elementem. W ogóle, historycznie rzecz biorąc, krytyka była warunkiem postępu. Tylko i wyłącznie dlatego postęp się odbywał, że ludzie się nie zgadzali i krytykowali. Nie znowu, jeżeli weźmiemy sprawę kobiet, praw kobiet. Tak? Dlatego kobiety wywalczyły sobie. Pewne prawa, nie wszystkie jeszcze niestety, ale jednak w tej dziedzinie widzimy, że jest postęp historyczny, dlatego że były kobiety, które nie zgadzały się z tym, jak świat wy, wyglądał i dalej są kobiety, które bardzo słusznie nie zgadzają się z tym, jak świat wygląda i walczyły na rzecz czegoś innego. I teraz trzeci wymiar, wydaje mi się, to byłby właśnie wymiar utopii, czyli nie tylko powiedzenia nie, ale umiejętności pracy z wyobraźnią, żeby, żeby móc powiedzieć co zamiast. Tak? Więc wydaje mi się, że jest tutaj bardzo ważna y, y, rola krytyki, że w ogóle w tym sensie neoliberalizm jest głupi, jest antyproduktywny nawet wobec samego siebie, dlatego że co, coś, co na przykład Marx dobrze opisuje, y, świat y, liberalny burżuazji zrodził się z oporu, sprzeciwu i walki z feudalnym światem arystokracji. Tak? I Marx nie ma wątpliwości, że burżuazja jest klasą rewolucyjną, która przekształciła świat społeczny i która roz, rozpuściła, wszystko co stało rozpuszcza się w powietrzu. Tak? To są konsekwencje ewolucji burżuazyjnej. To jest pewien paradoks. W XIX wieku moim zdaniem nie powstał tekst bardziej afirmatywny pod adresem burżuazji i kapitalizmu niż manifest komunistyczny. Tam cała pierwsza część, proletariusze i, i, i burżuazja, jest właśnie o tym, jak, jak wielką siłą postępową Historycznie rzecz biorąc, był kapitalizm. Tyle tylko, że nic nie jest postępowe na zawsze. Tak? Historyczne warunki nasze istnienia się zmieniają i wraz z tym definiuje się również to, co jest postępowe albo to, co jest wsteczne. I kapitalizm odegrał gigantyczną rolę postępową właśnie w konfrontacji z arystokracją i z feudalizmem, natomiast w tym momencie raczej wyczerpał swoje możliwości postępowe, i jest bardziej problemem niż, niż rozwiązaniem, i właśnie dlatego powinniśmy patrzeć poza kapitalizm, w ten, ten świat postkapitalistyczny. Eee, jeszcze tak, tak, bardzo chętnie, oczywiście, jeżeli są jakieś pytania, jeszcze. Okej, widzę tutaj. Jeden, no, dwa, mam jeszcze trzy głosy, to akurat. Jasne. Myślę. Już idę. <laughs> bardzo proszę. Dzięki. E, Paweł Sikora, doktorant mhm, Uniwersytetu Gdańskiego. Miło. Dziękuję bardzo za ciekawy wykład. Dzięki. Ja może niekoniecznie bym chciał bronić kapitalizmu, ale chciałbym panu zadać parę pytań, gdzie ja widzę pewne problemy po prostu w tej koncepcji, Jasne. czy w tych pomysłach. Po pierwsze, najpierw to odnośnie tego, co pan mówił przed chwilą, że mogłaby powstawać, na przykład mogłaby być grupa inżynierów, tak, którzy działają, nie na zasadzie zysku dla jakiejś ko korporacji, tylko po prostu inżynierzy, miejscy, którzy na przykład nadzorują taki system transportu miejskiego, na przykład. I tutaj dobrze jestem sobie w stanie to wyobrazić, ale co z pewnymi zawodami, których naprawdę nikt raczej nie chciałby robić ich dla przyjemności. I tutaj ja na przykład osobiście jestem pracuję jako street worker z osobami w kryzysie bezdomności w Gdańsku już od lat, i mimo że to jest praca, która Niekiedy potrafi dać trochę satysfakcji, to jest to też praca bardzo obciążająca psychicznie. Mhm. I tu nawet y, y, pierwsze lepsze, które mi przychodzą do głowy: ratownicy medycz medyczni, psychoterapeuci. Y, to są zawody, gdzie y, oczywiście to są osoby, które lubią to, co robią, kochają to, co robią, y, ale jednak to jest praca bardzo wyczerpująca. Często następuje wypalenie zawodowe i. Y, Ciężko powiedzieć, nie mają tego szczęścia, co niektórzy, że wracają po pracy i są zadowoleni każdego dnia, bo wykonują świetną pracę, która no, tak, jest, jest, jest wspaniała, jest potrzebna, ale jest też obciążająca dla nich. Więc co z takimi zawodami, jak moglibyśmy zachęcić, żeby ludzie, żeby ludzie to robili, bo chodzi tutaj nie o wolontariat, tylko o taką pewność, że rzeczywiście będą obsadzone na przykład codziennie wszystkie karetki w szpitalu. Że my mamy pewność, że ci ludzie przyjdą, bo dzisiaj mamy pewność, że przyjdą, bo na przykład płacimy im odpowiednią pensję z, z naszych pieniędzy, z naszych podatków, i wiemy, że oni przyjdą do pracy, tak, bo oni potem e, z tych pieniędzy mogą korzystać. Ale gdybyśmy im nie płacili, tylko byśmy polegali na ich dobrej woli, to ktoś z nich mógłby stwierdzić, że no, nie pójdę dzisiaj do tej pracy. Wczoraj e, nie wiem, miałem dwa zgony w pracy, no i nie chcę już dzisiaj iść do tej pracy, tak? Mhm. E, więc to jest po pierwsze, a po drugie, e, rozumiem wyrównanie szans. I potrafię sobie je wyobrazić, ale nie wiem, jak moglibyśmy wyrównać potrzeby. Czyli, już pomijając to, że mamy pewien punkt zero, który jest dzisiaj, i no, na przykład osoby, z którymi ja pracuję, osoby w kryzysie bezdomności, ich, ich potrzeby to jest, tak, zjeść coś ciepłego, wyspać no nie wiem, dostać skarpety na przykład, tak? To są pewne potrzeby. A potrzeby kogoś. No nie wiem, Są potrzeby kierowcy Formuły 1, tak, że on potrzebuje w ogóle, no nie wiem, wiele części do swojego samochodu. Tak? Pomijając fakt, że teraz jesteśmy w pewnym punkcie zero i jakbyśmy mieli te potrzeby wyrównać, jakimś takim, no nie wiem, właśnie, zrównać wszystko z ziemią, to by musiało być bardzo drastyczne, to inna sprawa, że rodzimy się z różnymi predyspozycjami, z różnymi potrzebami i tak jak ktoś może się. Ja na przykład mogę mieć bardzo proste potrzeby, tak, tak z mojego usposobienia, bo no nie wiem, lubię grać muzykę, lubię e, chodzić e, do lasu na spacer, instrumenty muzyczne są na przykład niedrogie, można, można byłoby mi to zapewnić, ale ktoś może mieć e, pewne potrzeby, na przykład chciałby, no Rozumiem. nie wiem, zostać astronautą. Wiele różnych i też potrzebnych e, potrzeb. Które wymagają nieco więcej nakładu, żeby mogły być zrealizowane. W jaki sposób moglibyśmy to, to wyrównać? Już jeszcze dodam, że mogą być osoby, które się urodzą z potrzebami takimi, że ktoś będzie potrzebował bardzo drogiego wózka, na przykład, żeby w ogóle móc się poruszać. W jaki sposób moglibyśmy to, te potrzeby wyrównać? Dziękuję. Dzięki. Zbijamy też, tak? Szczep widziałem, Wojtek tu jeszcze były się zgłaszał. To. Proszę bardzo. Ja jestem Wojtek, jest, tak jak już zostałem przedstawiony, Wojtek Giernat. Jestem przewodniczącym naszej podsekcji analizy myśli lewicowej. Tutaj na UGES studiuję Potem, Politologię. I moje pytanie, ja jestem po prostu bardziej ciekawy, co pan na ten temat sądzi, bo no cały ten wykład mówiliśmy o przyszłości, o tym, że musimy się nauczyć marzyć, albo raczej wyobrażać sobie tą przyszłość, musimy do czegoś dążyć, i z tym się zgadzam. Natomiast. Ja chciałbym się zapytać, jak pan uważa, jaki jest ten pierwszy, a może nawet drugi krok, jaki musimy poczynić, żeby do tej przyszłości dojść? Bo może, moglibyśmy powiedzieć, że pierwszy krok wykonujemy teraz, tak? Uczymy się myśleć o tej przyszłości, wyobrażać się sobie. No, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, to prawda. Ale no nawet w kontekście tym fiszerowskim tego realizmu kapitalistycznego, my to cały czas sobie wyobrażamy, mówimy o tym w kontekście w zasadzie niezagrażającym systemu kapitalistycznemu cały czas. Jesteśmy na Uniwersytecie, może instytucja publiczna, i tak dalej, ale możemy o tym mówić, dlatego że nie stanowimy realne żadnego, realnie żadnego zagrożenia dla tego systemu. Gdybyśmy stanowili takie zagrożenie, to byśmy tutaj dzisiaj nie siedzieli i o tym byśmy raczej nie rozmawiali. I moim pytaniem jest. To co dalej w takim razie, tak? Czy to no, w kontekście marksistowskim można byłoby powiedzieć, że walka klas nieuchronnie doprowadzi do zapadku, za, za kapitalizmu, ale nie widzimy tego. To się raczej albo się nie spełniło, ewentualnie, no, możemy się na ten temat kłócić, tak? I ja jestem ciekawy, co Pan na ten temat sądzi. Co, co powinniśmy robić dalej? Czy jaka jest koncepcja? Polarowskie pytanie, co robić? <laughs> no, może no tak. troszeczkę, tak, może troszeczkę. Dziękuję. Ja też mogę jeszcze? Tak, tak jasne. Dobrze, to ja mam w takim razie takie jedno dłuższe pytanie. Po pierwsze, to wydaje mi się, że ta wizja pracy Marksa jest taka bardzo naiwna. I wydaje mi się, że to jest... Bo ogólnie Marksizm, tak, to nie jest żadne odkrycie. Jest, jest w pewnym sensie ta, ta wizja marksistowska. Tego społeczeństwa idealnego to jest w pewnym sensie taka wizja kryptoteologiczna, to mówią współcześni tam, nie wiem, Erik Wogelin Agata Billy Cropson, także to jest w pewnym sensie taka kryptoteologia, że to są zeświadczone idee życia wiecznego, tak, że to gdzieś tam się pojawiło. W średniowieczu tak i w późnej starożytności, te koncepcje w chrześcijaństwie, tego życia wiecznego, nieba i potem to się zeświadczyło w nowożytności, tak, w oświeceniu i kulminowało gdzieś tam w tej marksistowskiej wizji właśnie takiego świata idealnego. I to, to co Marx mówi tutaj o tej na przykład koncepcji pracy, tak, to mi się wydaje takie dosyć, dosyć tutaj w tym sensie utopijne. I dalej, jeżeli my mówimy o jakiejś takiej wizji idealnej rzeczywistości współcześnie, właśnie z perspektywy lewicowej, to ja też tego do końca nie rozumiem, bo na ile ja rozumiem, a interesowałem się też tymi kwestiami, to współczesna myśl lewicowa ma gdzieś takie dwie nogi. Z jednej strony to jest taka koncepcja raczej taka naturalistyczna czy materialistyczna koncepcja rzeczywistości, bo się odrzuca tam religię jako formę alienacji i tak dalej, tak? A z drugiej strony to mamy te wszystkie takie nurty, takie, nie wiem, sceptyczne, relatywistyczne, gdzie się w ogóle krytykuje możliwość wiedzy, poznania i tak dalej, klasyczną definicję prawdy i tak dalej, tak, czyli z jednej strony rzeczywistość jest tylko rzeczywistością materialną, ja nie widzę tam przejścia wtedy do jakiejś wizji, jakiejś, tego jak powinno być jakiejś rzeczywistości, nie wiem, Idealnej, tak, jakiejś tam, bo tu jest problem błędu naturalistycznego, tak zwanego, który ja nie widzę, żeby on był rozwiązany. A z drugiej strony mamy taki właśnie relatywizm, twierdzenie, że nie ma prawdy, że prawda jest nawet niebezpieczna, to się tam u Baumana pojawia, tak na przykład u Rorty. Więc w ogóle od prawdy trzeba odejść. Jak tutaj w ogóle zbudować w ogóle przy takim, yy, takich dwóch, że tak powiem, nogach w ogóle jakąś uzasadnić, jakąś wizję społeczeństwa idealnego? No to dla mnie wszystko jest wtedy zupełnie arbitralne, tak? Chyba, że wracamy do takiej kryptoteologii tak naprawdę, tak? To okej, okay. ale mówmy to wtedy otwarcie, że tam są różne ukryte założenia, takie wręcz kryptoteologiczne, tak? No dla mnie to jest wszystko bardzo problematyczne, tak? I, i, i tutaj no i to, co tu Pan wcześniej mówił o tym, że, że taka, ta, taka, taka, takie myślenie, że się znajdą osoby do wykonywania pewnych trudnych prac, gdzie trzeba naprawdę czasami bardzo dużo nauki, trudu, gdzie to wymaga no, naprawdę czasami dużych poświęceń. Tak? I, i, a, no i takie myślenie, że tu sobie zrobię raz to. Dzięki. <g discretion> tak. tak działa, dobra, działa. Dobrze, może zacznę w takim razie od, od, od końca. Znaczy, to, to jest zasadniczo. Ta sama teza, jeżeli chodzi o relację pomiędzy filozofią a teologią, którą mamy u Schmitta, tak, że pojęcia polityczne są sekularizowanymi pojęciami teologicznymi, czy pojęcia filozoficzne. Znaczy, ta teza jest prawdziwa, natomiast ona jest połowiczna, dlatego że można pokazać, że większość pojęć teologicznych to są sakrealizowane pojęcia filozoficzne. Tak? Teologia chrześcijańska, Tomasz Zakwinu, to jest Arystoteles połączony z Pismem Świętym. Nie? Więc, jakby ten recykling jest, ale to nie jest relacja w jedną stronę. Chrześcijaństwo ani teologia chrześcijańska nie wymyśliła idei życia po śmierci. Raczej ani też dążenia do. Nawet wydaje mi się, że w pewnym rejestrze to jest zasadniczo sprzeczne. Dlatego, że chrześcijaństwo wyraźnie mówi, że królestwo niebieskie nie jest z tego świata. Tak? że jakby nie da się. Tak, ale tak, ale jednak transcendencja i immanencja jest niesłychanie istotnym wymiarem pojęciowym. To nie jest to samo mówić, będziemy mieli po śmierci życie wieczne, szczęśliwe dzięki temu, że jesteśmy dobrzy, bo nas Chrystus zbawi, a mówić, możemy nasze życie na Ziemi uczynić zasadniczo lepszym. To nie jest jakby to, że mamy ideę dążenia do czegoś lepszego, ona, ona jednak jest realizowana w zasadniczo odmiennej i różnej perspektywie, transcendentnej bądź immanentnej. W tym sensie teologia jest zawsze myślą transcendentną, bo jest myślą o absolucie, który jest poza światem. Myślenie Marksa jest radykalnie immanentne, dlatego że dotyczy świata, w którym żyjemy, i jest nawet przeciwko transcendencji. Nie od tez o, o, o tak, że jakby nie wystarczy skrytykować świętą rodzinę, trzeba się zająć losem rodziny, która jest tu i teraz. Nie? Więc jakby ja się z tym nie zgadzam. Wydaje mi się, że to jest właśnie po pierwsze, że to jest połowiczna obserwacja, to znaczy nie bierze pod uwagę tego, skąd się wzięła religia i twierdzenia teologiczne, że one mają podbudowę zupełnie inną, często filozoficzną, albo nawet taką prymitywną, rytualną. A po drugie, wydaje mi się, że jednak ślepota na wymiar transcendencji i manencji jest straszliwym błędem filozoficznym, że to jest to jest wymiar, który bardzo różnicuje i który sprawia, że to jest inna refleksja na temat tego, co jest w zaświatach, a tego, co jest w naszym, w naszym świecie. Powiedziałem wyraźnie, użyłem paja ze słowa lewicowy, ale powiedziałem też, że niechętnie używam tego słowa, dlatego że to jest pudełko, w którym strasznie dużo jest nawrzucane. Problem ten, właśnie sceptycyzmu, i tak dalej, to jest problem postmodernistycznej lewicy, yy, która w ogóle nie jest jakby ani historycznie w większości, ani nie jest jedyną myślą lewicową. Yy, bardzo, czy też, no właśnie, no, używamy tego terminu, bo on jest yy, dość poręczny. Tak? Znaczy, wiadomo, że jest coś takiego jak lewica. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest dobra yy, etykietka, jeżeli mamy w, jed, w, jakby w, tej, w, tym, w tym samym. Yy, mamy z jednej strony anarchoprymitywizm, inne rodzaje anarchizmu, jak na przykład Muay Bukchin, yy, yy, mamy lewicę liberalną, yy, neokomunistów i jeszcze coś tam, to to moim zdaniem nic nie mówi, poza tym, że to są ludzie, którym się nie podoba kapitalizm na przykład, nie? Ale rodzaj odpowiedzi na przykład anarchoprymitywistycznych, niszczymy cywilizację przemysłową, wracamy do, do, do lasu, a yy, jakiś anarcho-futurystyczny, jak na przykład Solarpunk, jest zupełnie inny, więc to... Nie ma wspólnego mianownika. Ja się osobiście nie zgadzam z, z tą częścią lewicy postmodernistycznej tak zwanej. Raczej myślę tak jak Alan Sokal. Znaczy, jeżeli uznamy, że wiedza jest całkowicie produkowana przez władzę, to sami sobie zabijamy narzędzie w walce z władzą, dlatego że historycznie można pokazać, że jednak wiedza była również artykułowana przeciwko władzy i miała duże znaczenie. Wywlekanie pewnych rzeczy na, 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 na światło dzienne, pokazywanie jakby, skąd się biorą różne problemy, analizy socjologiczne. Marx jest jednak klaskiem socjologii. Nie? To jest... Pokazywanie, że społeczeństwo jest klasowe, coś, co, co liberalizm próbuje ukryć. Nie? Więc wydaje mi się, że to jest, że, 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 że jakby. Mamy, y, mamy istotną część tych środowisk krytyczno-postępowych, która jednak wierzy w wiedzę, wierzy w naukę, y, nie, nie poddaje się relatywizmowi. Są świetne krytyki postmodernizmu. David Harvey, na przykład, tak, y, bardzo dobrze, Vivek Chibe, y, bardziej można powiedzieć, że współczesny czy młodszy y, myśliciel, który w obrębie teorii postkolonialnej jakby krytykuje cały ten poststrukturalizm i tak dalej. Wydaje mi się, że nie, nie chcę za bardzo wchodzić w spój filozoficzny, bo prawdopodobnie Państwo, część z Was jesteście filozofami, i filozofami, ale to może nie jest dla wszystkich takie, takie interesujące, ale wydaje mi się, że jest jakieś wyjście, czy jest jakaś odpowiedź, y, y, o, o, odpowiedź na to. I teraz może też idąc właśnie tak od końca do, y, do, do początku. Y, y, Anarchist rzeczywiście jest jakimś kontekstem. Myślenia solajpankowego. Przy czym taki anarchist przede wszystkim jedna postać, czyli Muraj Bukcin, jego idea ekologii społecznej i federalizmu. W ogóle to była jedna z pierwszych postaci, która się zajmowała właśnie ekologią. W latach 70. -tych, 60. -tych, 70. -tych on pisał o ekologii społecznej, o relacji pomiędzy porządkiem społecznym a kwestiami ekologicznymi. Kwestia skali jest super interesująca. Jakby to wpłynęło na, na nasze funkcjonowanie, prawdopodobnie to jest jednak wizja trochę większego zagęszczenia ludności, czyli to jest raczej wizja miejska niż wiejska, powiedziałbym solarpunk. Natomiast być może w stronę rzeczywiście pewnej autonomii. Tutaj, tu byłby taki rys modernistyczny, bo modernizm miał taki pomysł, żeby bardziej. Kompaktowo zorganizować pewne przestrzenie życia. Nie? jak na przykład popatrzcie na Chandigarh, czy miasto w Indiach, które Le Corbusier zaprojektował, to tam jest taki, idea była taka idea, że są takie prostokąty, które mają 5 km obwodu, czyli można je obejść całe w godzinę i w obrębie takiego prostokąta jednego, miasto się składa z takich prostokątów i wszystkie potrzeby naszej, funkcje życiowe zaspokajamy w obrębie tego prostokątu. Czyli tam jest miejsce, gdzie pracujemy, jest przestrzeń do rekreacji, jest, jest przestrzeń do mieszkania, y, 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 do, mieszkania, do robienia zakupów, i tak dalej. Więc, żeby ograniczyć ruch miejski i to, co współczesny urbanizm, co jest problemem neoliberalnego urbanizmu, czyli mamy zoning, mamy obszary, gdzie ludzie mieszkają, obszary, gdzie śpią, gdzie pracują, i, i takie właśnie wieczne krążenie po mieście. Więc to byłaby wydaje mi się, większe skupienie ludzi byłoby w tej wizji, ale w takiej właśnie, jakichś takich bardziej kompaktowych, że byłyby takie mniejsze, kompaktowe segmenty, w obrębie których moglibyśmy, w, 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 funkcjonować i ten i zresztą mój Bóg jest Cytowany często w tym kontekście to jest w ogóle super ciekawy, myśliciel, dlatego, że również eksperyment w Jorzawie, który przez lata się toczył, teraz jest zniszczony już niestety przez głównie przez Erdogana i, i przez y, 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 Putina też, który tam jakby wspiera ten, ten anty y, 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 wspiera reżim Asada i, i, i działalność antyrebeliancką, ale właśnie Mój Bóg się okazał super istotny dla Jorzawy północnego Kurdystanu i eksperymentu, który był tam przeprowadzony. Pytanie o to, co robić i jak do tego dojść, oczywiście super istotne, ale teraz tak, wydaje mi się, że jeżeli. Tak jak obserwuję i uczestniczę w różnych debatach i działaniach, to moim zdaniem takich właśnie powiedzmy postępowo krytycznych, to moim zdaniem trochę za dużo. Jest energii włożone w dyskusję pod tytułem: Czy twój pomysł jest lepszy, czy mój pomysł? Czy potrzebujemy skłotów, czy wydawnictw? Czy potrzebujemy partii politycznych, czy ruchu społecznego? Czy potrzebujemy zmian strukturalnych, czy, czy mikrozmian na poziomie życia codziennego? Osobiście ja raczej jestem zwolennikiem takiej strategii spektralnej. To znaczy, jeżeli popatrzymy na to, jak odbywa się konstrukcja hegemonii nowoczesności kapitalistycznej kapitalizmu, to ona jest właśnie taka spektralna. To nie jest tak, że jakby kapitalizm kontroluje jednocześnie, poziom mikrofizyki władzy i poziom instytucji państwowych. Jednocześnie kapitalizm ma swoje ruchy, takie można powiedzieć, społeczeństwa obywatelskiego, ale ma też instytucje, które kształtują opinię na poziomie komunikacji społecznej. Nie? Więc wydaje mi się, że jeżeli jest jakieś pozytywne odbicie od tej pesymistycznej diagnozy Majka Fischera realizmu kapitalistycznego, która w dużej mierze jego samego doprowadziła do samobójstwa, bo trzeba powiedzieć też, że on tak skończył swoje życie. Być może może nie z powodów ideowych, również jakby innych, ale to jest jakiś istotny horyzont. No to jeżeli jest tak, że kapitał jest wszędzie i cały czas, to również każde działanie i w każdym momencie może być oporem przeciwko kapitalizmowi. Nie? No bo jeżeli wszystko jest kapitalizmem, to też wszędzie można stawiać opór kapitalizmowi. I akurat Bastani, który, którego tutaj przywoływałem, on jest zwolennikiem czegoś, co nazywa polityką prototypową. Znaczy on uważa, że przekonanie środowisk krytyczno-postępowych, że problemy można rozwiązywać tylko w skali globalnej, że jeżeli nie stworzymy globalnego ruchu, to nic z tego nie wyjdzie, jest błędne i że historycznie, jeżeli popatrzymy na to, jak następował postęp, to było tak, że jakaś grupa ludzi, jakieś miasto lub jakieś państwo zaczynała robić rzeczy inaczej. I okazało się, że to, jest, że to dobrze działa. Nie? Ktoś prowadził bezpłatną edukację, ktoś prowadził służbę zdrowia, ktoś prowadził gdzieś urlopy dla pracowników. Okazało się, że oni są zdrowsi i lepiej pracują. Inni się temu przyglądali i imitowali. W związku z czym on jest zwolnikiem takiego działania, żeby po prostu wprowadzić pewne rozwiązania postępowe tam, gdzie się da, w takiej skali, w jakiej jesteśmy w stanie to zrobić. Jak okaże się, że one działają, to można przekonywać innych, albo inni sami będą przekonani, do tego, żeby taką zmianę, y, y, zmianę wprowadzić. Nie? Więc to nie jest wizja jednorazowej, wielkiej makrorewolucji, tylko raczej przemian, które następują poprzez konsekwentne i celowe działania, nie, nie są samoczynne. Działamy na rzecz pewnych celów, ale w skali, w której jesteśmy w stanie to wprowadzić, nie? czyli na przykład nie wiem, skala miasta, albo dzielnicy, albo państwa narodowego. Nie? Państwo narodowe, które w tej wizji jest do przekroczenia, ale w tym momencie jest jednak pewnym horyzontem działania i, i można, to, można to robić. Nie? Zresztą widzimy nawet, jak różne formacje uczą się od siebie nawzajem, i imitują, nawet ponad podziałami. Nie? Zwrot, powiedziałbym, socjalny polskich liberałów, co widać na przykład u Tuska, jest w dużej mierze sprowokowany sukcesem socjalnej polityki populistów. Jakby widać, że dla ludzi to jest ważne, że 500 plus było dobrą reformą, która bardzo dużo wniosła pozytywnego do, do, do świata społecznego. To jest reforma, której liberałowie by nie zrobili, ale można powiedzieć, jak populiści ją sprototypowali wprowadzili, to teraz się okazuje, że o, ok, ludzie to popierają, ale też widać empirycznie w ciągu pierwszych dwóch lat bieda wśród rodzin wielodzietnych spadła z 14 do 4% w Polsce. To jest gigantyczny postęp nie? i 500 plus naprawdę rozwiązało dużo problemów społecznych. Mówię to nie dlatego, że chciałbym głosować na PiS, uważam, że ten rząd było też mnóstwo fatalnych rzeczy, ale właśnie problem polega na tym, że oni zrobili jednocześnie i najgorsze, i najlepsze rzeczy, które się wydarzyły w ostatnich, moim zdaniem, 30 latach w, w Polsce. I teraz co? Liberałowie się czegoś nauczyli, i teraz nagle Tusk jest zwolennikiem polityki socjalnej, stał się ekologiem. Również, co, czego nie widzieliśmy wtedy, kiedy rządził, rządził Polską. Więc wydaje mi się, że to jest, to jest jakiś mechanizm zmiany jednak, nie właśnie to prototypowanie, próba działania w skali, którą, którą ma, mamy kontrolę nad tym. Nie? I pytanie pierwsze, które tutaj było zadane, super istotne. Znaczy to jest trochę znowu pytanie o to, czy jesteśmy w stanie wszystko zautomatyzować. Na pewno nie, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie i tego na pewno potrzebujemy. Natomiast wydaje mi się, że jakby takim może warunkiem możliwości, czy wstępnym pytaniem jest o to, to jest pytanie o to, Ile rzeczy moglibyśmy wyeliminować, problemów, żeby, żebyśmy w ogóle nie musieli z nimi pracować? Nie? Kryzys zdrowia psychicznego, to co tutaj pokazałem, co jest być może nie jedynym albo głównym źródłem, ale na pewno istotnym kontekstem pracy, taką, takiej właśnie pracy opiekuńczej, interwencyjnej. Nie? Że jakby ludzie coraz gorzej radzą sobie z rzeczywistością, w której funkcjonują. Nie? Więc jest pytanie, kto będzie z tym ludziom pomagał i kto będzie z nimi pracował i w jaki sposób będzie gratyfikowany czy gratyfikowana. Ale też wydaje mi się, że jest pytanie, które powinniśmy sobie najpierw zadać. Co możemy zmienić w świecie, żeby tych ludzi było jak najmniej, żeby tego rodzaju problemów było jak najmniej. Nie? Problemy ze zdrowiem fizycznym, one się wiążą z tymi problemami psychicznymi. Problem biedy, tutaj padło hasło prekariatu, już pani, która zadała to pytanie. Nie ma jej tutaj, ale widać, że prekaryzacja generuje stres. Stres generuje problemy yy, yy, biologiczne, medyczne, zdrowotne, ale również na przykład prekaryzacja pozbawia ludzi mieszkań. Oni lądują na, na ulicach. Tego wszystkiego mogłoby nie być. Nie? Moglibyśmy wyeliminować ten, ten, ten cały obszar, yy, a w każdym razie sprowadzić go do absolutnego minimum. Nie? Yy, natomiast wydaje mi się, że znaczy w ogóle trochę problem. Nie ma nic złego, a wydaje mi się, że jak najbardziej mogłoby tak być, że ci ludzie, są, y, 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 którzy wykonują takie prace, są wynagradzani, nawet wynagradzani są bardzo dobrze. Trochę problem naszego społeczeństwa polega na tym, że prace najbardziej pożyteczne społecznie, najbardziej konieczne są często najgorzej w, 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 wynagradzane, a najwyżej wynagradzane są prace szkodliwe społecznie, takie jak na przykład prace w finansach. Finanse są szkodliwym społecznie obszarem naszej aktywności. I możemy pokazać, że jakby konsekwencje rok 2008, tak, i kryzys tak zwanego subprime, czyli kryzys konsekwencje tego, że po prostu udzielano, wmuszano kredyty osobom, którym nie, nie powinno się je udzielić, zdestabilizował gospodarkę, zdestabilizował już potem mamy kryzys długu suwerennego. I naprawdę ci ludzie, którzy zarabiają miliony albo dziesiątki milionów, oni robią, Rzeczy społecznie y, szkodliwe. Ludzie, którzy na przykład wywożą śmieci, co jest jednym z najbardziej społecznie, można powiedzieć, pożytecznych zajęć, albo ludzie, którzy edukują. Proszę zobaczyć, co się w Polsce dzieje. Kondycja nauczycieli to jest naprawdę straszne. To są ludzie, którzy pracują z przyszłymi pokoleniami. Od ich stanu y, 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 samopoczucia, od ich dobrostanu zależy los przyszłych pokoleń. To, że tym ludziom płacimy tyle, ile płacimy, to jest po prostu skandal i to, jest i to będziemy mieli negatywne konsekwencje, jako, jako Społeczeństwo, nie, więc jakby to y, 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 wydaje mi się, że można sobie wyobrazić y, y, właśnie ten świat, który jest w większości zautomatyzowany, a bardzo istotne i bardzo pozytywne prace, które interwencyjne, które trzeba wykonywać, które tylko człowiek może zrobić, są jednak dobrze opłacane. I wydaje mi się, że większość, y, y, gdybyśmy w Polsce zrobili referendum, kto powinien lepiej zarabiać, bankster czy nauczyciel? to wydaje mi się, że większość społeczeństwa nie miałaby problemu z tym, żeby wynagradzać lepiej nauczycieli, a, a gorzej banksterów, czy też bankierów, już zwał jak zwał, nie? Tyle tylko, że ta większość społeczeństwa nie ma kontroli nad tym, jak działa dystrybucja bogactwa, dlatego, że ta boga dystrybucja bogactwa nie zależy od woli politycznej większości, tylko zależy od gry rynkowej, prywatnej własności, nie? W związku z czym taką mamy sytuację, że bankier zarabia 35 tysięcy, a nauczyciel 3,5 tysiąca, nie? Chociaż właśnie pożytek i i, i szkoda społeczna są rozłożone odwrotnie. I może na koniec jeszcze opadło też pytanie o te potrzeby i, i pragnienia to od, od kogoś. To też było to, to, ok, to też było od Ciebie, dobra. Tak, przepraszam, może na Ty sobie mówmy, to jest jakieś takie, bardziej wydaje mi się naturalne. A czy to, też to, to, o czym mówiłem, że kapitalizm, powinniśmy odróżnić potrzeby od pragnień. Potrzeb mamy stosunkowo niewiele i jest je łatwo zaspokoić. Pragnień można mieć nieskończenie wiele i w ogóle kapitalizm zajmuje się w dużej mierze i to jest coś, co już widział Walter Benjamin wtedy, kiedy się przechadzał po pasażach i interesowały go te właśnie spektakularne wystawy. Dlaczego te wystawy są takie spektakularne? Po to, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby kupowali towar, bo w kapitalizmie mamy ten problem domknięcia tej pętli pieniądz, towar, pieniądz. Trzeba sprzedać towar po to, żeby zrealizować zysk. W związku z czym kapitalizm nie zajmuje się zaspokajaniem naszych potrzeb. Kapitalizm głównie zajmuje się tworzeniem naszych pragnień. Nie? Bo jeżeli byśmy tak na moment wrócili na koniec, tam gdzie był ten taki wykres yy, kółkowy, yy, wykres kołowy, wcześniej, wcześniej, jeszcze troszeczkę wcześniej. O właśnie. Zobaczcie, zdrowie i relacje społeczne. Tutaj jest trzy czwarte naszych potrzeb. Po to, żebyśmy byli szczęśliwi, musimy się w tych dwóch obszarach yy, realizować. Yy, I... i i mieszkanie, nie? jak do tego mieszkanie dołączymy, które też mogłoby być jakby, mogło funkcjonować inaczej, być nie towarem, tylko po prostu dostępnym dobrem publicznym, to się okazuje, że trzy czwarte Y, 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 kwestii, które musimy rozwiązać w związku z naszym dobrostanem, w ogóle się nie wiąże z konsumpcją, z tym, żeby mieć lepszy samochód, albo żeby pojechać na jakieś, nie wiem, nie wiadomo, jak wypasione w, wakacje na drugi koniec świata, tylko żeby być zdrowym i żeby mieć zdrowe relacje, y, y, relacje społeczne. Nie? I teraz, gdyby system społeczny się koncentrował na rozwiązywaniu tych problemów, a nie problemów związanych z pieniędzmi i sytuacją finansową, które stanowią tylko 7% i tak jak pokazałem, powyżej pewnego pułapu przestają mieć znaczenie, to naprawdę żylibyśmy w o wiele lepszym społeczeństwie, w którym nie byłoby przynajmniej części, znacznej części tych problemów, które muszą rozwiązywać ludzie tacy jak ty. Ale bardzo dobrze, że taka praca jest i naprawdę chylę czoła. Dziękuję, że tego rodzaju pracę wykonujesz, bo to jest działalność niezbędna i bardzo dobra. Także, tak, także super, naprawdę szacunek.